Państwa serdecznie witam, w szczególności tych, którzy siedzą za ekranami komputerów, telewizorów i nas oglądają. Witam na kolejnym przystanku z cyklu Tajemnice Bezpieki poświęconym działaniom kontrwywiadu Służb Bezpieczeństwa przeciwko grupom oporu Solidarni. Opiszemy studium przypadku znanego agenta, bardzo niebezpiecznego agenta SB w strukturach grup oporu, a nie tylko grup oporu, warszawskiego środowiska podziemia solidarnościowego, majora Mariana Pękalskiego-Welkotarskiego. Witam serdecznie tutaj od prawej Piotra Rzewuskiego, chyba legendę można powiedzieć, działacza grup oporu Solidarni. Legenda to za... Dobrze. Pana Waldemara Różyckiego, także działacza podziemia solidarnościowego, no i historyka, nie z Warszawy, bo z Łodzi, ale specjalizującego się w strukturach podziemnej Solidarności miasta Warszawy, pana Włodka Domagalskiego. Serdecznie witam. Dobry wieczór. To pamiętamy tylko, żeby mówić do mikrofonu. Tym Państwa, którzy są niezorientowani w historii działalności Grup Oporu Solidarni, jak w ogóle struktur warszawskiego podziemia, ja pozwolę sobie przeczytać krótkie biogramy, które można znaleźć na stronie internetowej Encyklopedii Solidarności. Nomen omen zebranym, na podstawie zebranych materiałów i sformułowanych przez tu siedzącego właśnie Włodzimierza Domagalskiego. Co ciekawe, moi goście, tutaj świadkowie wydarzeń, uczestnicy podziemia solidarnościowego w Warszawie, pochodzą z Wołomina. Nie wiem, czy obaj panowie jeszcze tam mieszkacie. Panie Waldemarze, na pewno tak. Natomiast znamy się po linii, ponieważ ja jestem chłopcem z Zielonki. Także na pewno na trasie Wołomin, Warszawa, Wileńska mogliśmy się spotkać kiedyś w kolejce. No ja tylko sprostuję, ja się w Wołominie tylko urodziłem. Ta nić duchowa łączy nas z panem Waldemarem także i sentyment. Dobrze. Panie Piotrze, to zacznę od pana osoby, no niestety przykrej daty, urodzony 18 marca 1956 roku w Wołominie. Ukończył liceum dla pracujących w Warszawie, rok 1979, w latach 72-73 goniec w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, lata 73-74 ankieter w Instytucie Melioracji i Elektryfikacji Rolnictwa, 1974-1975 bibliotekarz w Instytucie Organizacji Kierowania, a w latach 1975-80 właściciel zakładu blacharstwa samochodowego, 80-81 inspektor w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. I teraz działalność związkowa oraz podziemna. Od września 1980 roku w Solidarności, w 1981 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. W 1982, czyli już podczas stanu wojennego, współorganizator MKK, czyli Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna, tak? Dobrze. Komitet Koordynacyjny. Współtwórca grupy specjalnej MKK, organizacji sieci kolportażu działającej do 1989 roku, akcji ulotkowych, malowania na murach i druku, w latach 1982-84 wydawca z Jackiem Turskim podziemnego pisma druk, lata 1982-85 działacz grup oporu Solidarni, szef tak zwanej grupy Grochowskiej. Kontynuator działań podjętych w MKK, głównie akcji ulotkowych, malowania na murach, osłony manifestacji, ustawiania tak zwanych gadał, produkowania i stosowania pirotechnicznych wyrzutni ulotek. Uczestnik działalności duszpasterstwa ludzi pracy Praga Południe. Koordynator akcji ulotkowych w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Częstochowie, Poznaniu i Szczecinie. W 1983 roku, w latach 83-85 pracownik socjalny w ośrodku opiekuna społecznego Praga Południe. W 30 lipca 85 roku aresztowany, skazany przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy Praga Południe na 2,5 roku więzienia. 9 września następnego roku, to jest 1986, zwolniony na mocy amnestii. 1986-90 handlowiec Spółdzielni Pracy Unikum, następnie współpracownik Komisji Interwencji Regionu Mazowsze, w 1987
organizator przerzutu powielaczów i materiałów poligraficznych do Czechosłowacji. Od 17 listopada 82 rozpracowany przez Wydział 5-2 Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim Organizacja do 2 marca 1988 przez Wydział 11 Departamentu 3 MSW w ramach też sprawy operacyjnej rozpracowania. Nie podano kryptonimu. Czy to prawda, panie Piotrze, że można w jakiś sposób przyczyny szukać pana aresztowania i osadzenia w więzieniu działalnością Mariana Pękalskiego-Wielkotarskiego? Znaczy są pewne przesłanki, które by mogły na to wskazywać, szczególnie ten drugi raz, bo w uzupełnieniu do tego biogramu to jeszcze dodam, że 4 listopada 1982 byłem aresztowany i wyszedłem z Rakowieckiej 6 sierpnia 1983 roku. Po akcji stawiania krzyża na Powązkach wojskowych. To taki jeszcze dodatkowy ten czas mój spędzony na Rakowiecki. Przy tym drugim aresztowaniu rzeczywiście jest sporo przesłanek, które by wskazywały, że udział w tym miał Kotarski, miał Tadeusz, tak? Bo wtedy tak go, pod takim mianem go znaliśmy. Jak wiadomo, rozumiem, że znaliście się, współpracowaliście. No niestety, niestety się znaliśmy. To znaczy, że blisko się znaliście? Nie, ponieważ ja od początku, od 82 roku, odkąd on się zaczął pojawiać w okolicach grup oporu, jakby ostrzegałem przed Tadeuszem. Ostrzegałem Rafała przed Tadeuszem, tuż przed moim aresztowaniem. I to Osia Klincewicza, tak? Tak. Tuż przed moim aresztowaniem w tym 82 roku, podczas takiego spotkania z tak zwanych szefów grup oporu, ostrzegałem, że Tadeusz się kręci w okolicach grupy Alka, byście jeszcze wtedy Hipolita i Alka, czy Andrzeja Nietka. Tak, ja będę używał pseudonimów, bo raczej takich pamiętam, a nie do końca pamiętam, czy nie do końca nawet wiem, jak się nazywali. Więc w okolicach grup Hipolita i Alka, że kręci się właśnie Tadeusz. A o Tadeuszu miałem wcześniej takie sygnały z MRKS-u, że coś jest z nim nie tak. Oczywiście nie podejrzewałem. Bo Miastowskiego pan nie poznał, czy poznał? Miastowskiego udało mi się zniwelować w MKK jeszcze, bo on też się do MKK tam zbliżał. I dość trudne, bo już niby wiadomo było o tym, że kto to jest Miastowski, jeśli chodzi o MRKS, tak? Czy to powiedzmy tylko tym, którzy są niezorientowani, że Sławomir Miastowski to był najpierw zwerbowany, tak? Działacz Solidarności, a potem ukadrowiony dokładnie w 1985 roku jako funkcjonariusz kontrwywiadu Departamentu II MSW, który skompromitował, czy też doprowadził do wpadki Romaszewskich, tak? Tak, doprowadził do wpadki Romaszewskich i przy tej wpadce Romaszewskich już jakiś udział miał Tadeusz. Tak przynajmniej wynika z takich informacji, które uzyskiwałem wtedy od ludzi z MRKS-u. Dobrze, to jeszcze drugi nasz gość, Waldemar Różycki, urodzony 7 maja 1958 roku w Wołominie, do 1982 student Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa. Rozumiem, że pan miał suchy pseudonim w podziemiu. Tak. Tak, dobrze. Od 1982 szef Grupy Specjalnej Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego Solidarności, współpracującej z grupami oporu Solidarni. Organizator i koordynator akcji ulotkowych, akcji malowania na murach, zgromadzeniach,
zrzucenia grantu łzawiącego do gmachu Kolegium do spraw wykroczeń Warszawa-Śródmieście, co nastąpiło 20 września 82 roku. Osłony manifestacji w Ursusie 26 sierpnia 82 roku. Zasmrodzenia teatru Syrena, co miało miejsce 29 października 1982 roku. W latach 1982 i w latach 1984-89 organizator sieci kolportażu wydawnictw niezależnych w Wołominie i okolicach. 3 stycznia 1983 roku aresztowany, przetrzymywany w areszcie Komendy Stołecznej, a następnie w areszcie śledczym Warszawa-Mokotów. 5 sierpnia 1983 roku zwolniony na mocy amnestii. W latach 1985-89 współorganizator przewodniczący Tymczasowej Komisji Oddziału Solidarności Wołomin. W latach 1986-1988 współzałożyciel i redaktor podziemnego pisma Kurier Wołomiński. Od 1984 roku własna działalność gospodarcza. Pan zdaje się zajmuje się na branży wydawniczej, robi, tak? Nie, księgarskiej. Księgarskiej. A czy spotkał się pan z wydawnictwem Rytm po roku 1990? Tak, oczywiście. To przecież jedno z bardziej znanych wydawnictw na rynku wydawniczym. A to jakoś koropowaliście, znaczy współpracowaliście do momentu roku 2012, czyli jakby zdekonspirowania ostatecznego Mariana Pękalskiego-Welkotarski, tak? Nie była to współpraca bezpośrednia. Część publikacji tego wydawnictwa miałem u siebie w księgarni po prostu. Rozumiem. Dobrze. Panie Waldemarze, a jak pana działalność podziemna ocierała się o losy bohatera naszych rozważań, czyli tej dosyć ważnej, niebezpiecznej wtyki Departamentu II SB, jakim był major Marian Pękalski-Welkotarski? Ja miałem to szczęście, że nigdy nie zetknąłem się osobiście w czasie działalności podziemnej z tym człowiekiem. Wszystkie informacje, jakie mam na jego temat, są informacjami z drugiej ręki. Po 83 roku, kiedy z przyczyn oczywistych musiałem zmniejszyć swoją bezpośrednią działalność w ramach tych stworzonych, współtworzonych przeze mnie grupy specjalnej, cały czas utrzymywaliśmy kontakt z człowiekiem, który bezpośrednio po mojej wpadce kierował naszą grupą, był Marek Gajek, Dratwa. I on miał nieszczęście zetknąć się osobiście z Tadeuszem, taki ten nosił pseudonim. I no, kontaktowaliśmy się z Markiem bezpośrednio i z jego ust mam informacje na temat Kotarskiego. Tak jak Piotrek, Marek Gajek żywił podejrzenia w stosunku do Kotarskiego z tego, co mówił od pierwszych kontaktów. Doprowadziło to w końcu do tego, że zerwał współpracę bezpośrednią z grupami oporu z uwagi na osobę Kotarskiego, który był, no, Marek twierdzi, że był prawie pewny, że był on jakimś rodzajem agenta. Zresztą zapłacił za te swoje przekonania i za to, że zerwał tę działalność, tym, że według wszelkich znaków na niebie i na ziemi Kotarski był tym, który zafundował, że tak brzydko powiem, Markowi pobyt w jednostce specjalnej wojskowej w Bartoszycach. Co było chyba gorszym przeżyciem niż to, co myśmy przeżyli w aresztach śledczych czy w więzieniu. Dokładnie tak. A tak jak mówiłem, wszystkie te oba biogramy zostały opracowane przez Włodka Dudomagalskiego, zawodowego można powiedzieć, nie wiem czy z wyboru, czy z propozycji historyka Grup Oporu Solidarni. Ale opowiedz Włodku, jak ty, jaka była tak pokrótce historia do tego, że to w sumie to ty skompromitowałeś swoim artykułem Uważam, że w tygodniku w 2012 roku osobę podającą się za Mariana Kotarskiego jako
zawodowego oficera Służby Bezpieczeństwa Mariana Pękalskiego. Jaka jest historia tego? Ja nigdy nie poznałem go osobiście. Natomiast... Przepraszam, coś ci powiem, Włodku. Poznałeś osobiście, ponieważ byłeś na spotkaniu... We wcześniejszym okresie. W okresie, kiedy konspirowaliśmy. Natomiast przyjeżdżając z Łodzi do Warszawy, miałem tutaj spore kontakty w różnych środowiskach podziemnych. I o tej historii ja już słyszałem, że Marian Kotarski jest agentem. Mówił mi o tym między innymi taka ważna postać podziemia warszawskiego, Grzegorz Nawrocki, wydawnictwo Słowo. On jako wydawca po 90 roku też próbował legalnie. Ile razy się z nim widziałem, to on mówi, jak to jest możliwe, żeby agent w wolnej Polsce miał się tak dobrze, a przede mną się piętrzą same problemy i ledwie sobie daje radę. Takich historii słyszałem dużo. W związku z tym, jak dostałem propozycję od Wojtka Nachiły, żeby zająć się historią grup oporu. Przywódcę grupy Waldeczków. Waldeczków, tak. Ja tą sprawę traktowałem bardzo osobiście, tak. Grzegorz Nawrocki w wielkiej biedzie po kilku latach zmarł. I miałem takie wewnętrzne poczucie obowiązku, żeby tą sprawę wyjaśnić. Kilku historyków, między innymi Andrzej Friszke, podchodziło do tego tematu. To znaczy widziałem po tych metryczkach, że jakby materiały... Referenda, które ty robiłeś w Instytucie Pamięci Narodowej i nastawiałeś na ślady zainteresowania się... Innych historyków. Ja przystępując do tego... Nie miałem absolutnie wątpliwości co do roli Mariana Kotarskiego. Nie wiedziałem tylko, czyj on jest. Czy to jest tajny współpracownik, czy oficer, czy trójka, czy może WSW. Tego nie wiedziałem, nie znałem szczegółów. Natomiast co do jego roli byłem absolutnie pewny. I powiem tak, kosztowało mnie to 3 lata poszukiwań w archiwach. Robiłem to, co moi poprzednicy, czyli szukałem postaci nieistniejącej. Po prostu po Kotarskim chodziłeś, tak? Po ewidencjach. Tak, tak jak wszyscy. Skąd mogliśmy wiedzieć, tak? I wreszcie, jak już stwierdziłem, że trafiłem na ścianę i w zasadzie chyba niewiele uzyskam, w takim akcie determinacji zacząłem szukać wszelkich materiałów dotyczących drugiego departamentu, szczególnie Wydziału VI. Mnóstwo przejrzałem drugorzędnych materiałów, aż wreszcie, kiedy wydawało mi się, że wszystkie możliwości są wyczerpane, przyniesiono mi taki zeszyt w kratkę. Zeszyt w kratkę, taki podniszczony, jak mi mówili archiwiści, z tak zwanych worków. Czyli to były materiały przewidziane do zniszczenia, które nie wiadomo dlaczego nie udało im się na czas zwiększyć. Nie zdążyli. I w tym zeszycie kolejne strony były poświęcone poszczególnym wydziałom Departamentu II. Doszedłem do Wydziału VI, tam lista 20 kilku oficerów tego wydziału. I były takie podstawowe informacje typu imię, nazwisko, stopień, data, miejsce urodzenia i parę jeszcze innych. I na samym dole tej listy zauważyłem takie nazwisko Marian Pękalski. Co zwróciło moją uwagę? Poza nazwiskiem wszystkie pozostałe dane były identyczne z Marianem Kotarskim. Więc już nie mając wątpliwości, jaki dalszy kierunek, poprosiłem o materiały dotyczące Mariana Pękalskiego i wszystko się wyjaśniło. Znaczy, no, w samych aktach osobowych funkcjonariusza Pękalskiego nie ma odniesienia do jego pracy operacyjnej jako pod przykryciem jako Marian Kotarski.
W tych dokumentach tego nie ma. Ja rozumiem, że skojarzyłeś to po prostu z dowodem czy z danymi ewidencyjnymi Mariana Kotarskiego, tak? Wątpliwości nie było. Między innymi tam było zamieszczone jego zdjęcie. Więc to zdjęcie zacząłem pokazywać osobom, które go znały i każda z zapytanych osób mi potwierdziła, że to on. Okej, czyli to było to kropka nad i, tak? Jego zdjęcie. Nie tak? miałem już najmniejszych. Ja dodam, że te zdjęcie oczywiście pokazywaliśmy, bo ono i do mnie trafiło, pokazywaliśmy różnym ludziom bez mówienia, kto to jest, tak? Tylko z takim pytaniem, czy pamiętasz, czy może kojarzysz tego człowieka, no i wszędzie odpowiedź była to Tadeusz. Nie miałem o tyle wątpliwości, że wszystkie pozostałe dane się zda. Imiona rodziców, następnie data, miejsce urodzenia i nawet zarówno Marian Pękalski, jak i Marian Kotarski mieli to samo miejsce zameldowania. Tu nie mogło być wątpliwości. Przed zakończeniem już pisania artykułu tego demaskatorskiego, tak, który pojawił się w tygodniku, uważam, że próbowałeś z nim się jakoś kontaktować, żeby się odniósł do twoich ustaleń, żeby skomentował swoją działalność. Ja z nim, tu słyszałem takie protesty, jak powiedziałem, że nie znałem go. Nie znałem go wcześniej, natomiast w momencie, kiedy znałem już sporo materiałów IPN-owskich i nie miałem wątpliwości, że to jest człowiek Wydziału VI, udało mi się doprowadzić do jednego spotkania z nim. W tym spotkaniu wziął udział Janusz Ramotowski, też czyli autor tej książki 100 razy głową w mur, która chyba była wydana, nie wiem, w tym samym albo w następnym roku. Później. W każdym bądź razie Janusz też bardzo się interesował, ponieważ znali się osobiście, udało się w jakiejś kawiarni umówić spotkanie. No i w trakcie tego spotkania zadawałem mu cały szereg pytań. Na przykład, jak to się stało, że miejscem jego zameldowania było mieszkanie operacyjne Wydziału VI? Na co on odpowiedział, że no jak od kogoś wypożyczałem, no to w dobrej wierze. Mało przekonujące. Dalej go pytałem, dlaczego właścicielem samochodu, którym on się poruszał, było MSW i tak dalej, i tak dalej. No to jak kupuję od kogoś samochód, to w dobrej wierze. Rozumiem, że szedł zaparte. Absolutnie jak szedł zaparte. A ja profesjonalista i czynny oficer służb specjalnych. Ja nie miałem rozstrzygającego dowodu, żeby go przygwoździć, tak? W związku z tym on się wszystkiego wypierał, ale obserwowałem, taka twarz była bez emocji. Ale ręce zaczął w pewnym momencie chować pod stolik, bo jednak widziałem, że wywarło to na nim spore wrażenie. Aha, już tak daleko zaszli. Ale w każdym razie finał tej rozmowy był taki, że... rozmawialiście z nim jako Marianem Pękalskim czy Marianem Kotarskim? Kotarskim, bo ja wtedy nie wiedziałem, że on jest Pękalski. Tego jeszcze dowodu nie miałem w ręku. W każdym razie tak na koniec tej rozmowy on mówił, to co panowie, tyle tylko macie przeciwko mnie, to nic nie macie. Tak, może nieprecyzyjnie, ale taki był sens. Potem przyznał podczas jakiegoś innego wywiadu, zdaje się, tak? Po twoim artykule. Tak, panie Piotrze? Właśnie chciałem powiedzieć, że po artykule rzeczywiście Kotarski tam po pierwsze zaczął pisać listy wyjaśniające do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, do IPN-u, w którym jesteśmy i z którym przez ten cały czas współpracował dość blisko, co jest dość dziwną rzeczą, prawda? No, bo ale tu powinno się go jakby prześwietlić porządnie. Jeszcze dodam, bo ja widziałem, jak Kotarski wypadł z tej kawiarenki, w której rozmawiali.
z jaką twarzą pobladłą, szarą i jak szybciutko się stamtąd ewakuował. No dodam jeszcze, że zobaczył mnie i to już było chyba dla niego końcówka. Był zdenerwowany w czasie tej rozmowy. A czy doszedłeś, z jakiego tytułu, za co otrzymał odznaczenie od prezydenta Bronisława Komorowskiego? Udało ci się... wybitne zasługi dla obronności kraju. Okej, to jest bardzo... dobra uzupełniająca informacja do mojej prezentacji, która jest kolejną pewną poszlaką, którą sformułuję. Dobrze. To znaczy dodam tak, obronności kraju, tylko którego? No jednak no zaryzykowałbym, że III Rzeczpospolitej i to w sumie bezkarność używania tego nazwiska legalizacyjnego przez prawie 20 lat po likwidacji służb bezpieczeństwa, jakim było nazwisko Kotarski w obrocie gospodarczym, no mówi, że chyba jednak miał jakiś parasol ochronny, skoro tak mógł funkcjonować. Tylko jedno uzupełnienie. Posługiwał się dowodem osobistym wydanym na nazwisko Marian Kotarski, ale w bazie PESEL nie ma wpisanego Mariana Kotarskiego. Okej, dobrze. To przejdźmy do... Oj, nie wiem, to jest chyba, zdaje się, na zasilanie na szczęście, do prezentacji, bo obiecaliśmy, że będzie ona poparta na studium przypadku, tak? Ja proszę się o uzbrojenie w cierpliwość, ale jeżeli panowie chcecie coś dodać albo zaprzeczyć danymi, które tutaj będę prezentował, to proszę bez ręki w górę, ale wtrącać się w sposób bez żadnych oporów. Slajdów mamy 26, także mam nadzieję, że uda nam się 26-30 minut to pokonać. Najpierw przejdę do takich ogólnych informacji o Marianie Pękalskim, dobrze? I pozwolę, że będę czytać. Urodzony 11 października 1950 roku w Szczecinie. Przepraszam, po raz pierwszy przerwę za chwilę. Proszę, proszę. Jak bardzo łatwo wyliczyć, całkiem niedawno obchodził 70. rocznicę urodzin. Jesteś złośliwy. Jeśli nas ogląda, pozdrawiamy. I tak bez życzeń, tak? Zdrowia. Z życzeniami. Z życzeniami, ale jak inny. Syn Andrzeja i Wandy z domu Kuźmicz, posiada starsze rodzeństwo, brata Józefa, rocznik 46 i siostrę Marię 47, zamieszkały w Szczecinie do roku 1980. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 64 roku rozpoczął naukę w zasadniczej szkole gospodarczej w Szczecinie, którą ukończył w 67 roku. Następnie podjął pracę jako pracownik fizyczny, kontynuując naukę w technikum gospodarczym. Dyplom technika technologii produktów rolno-spożywczych uzyskał w 70 roku. Zasadniczą służbę wojskową odbył w marynarce wojennej w latach 71-73 w Ustce. Był kucharzem okrętowym. Do momentu podjęcia służb w SB zatrudniony był w PJH. Prawdopodobnie coś ma to wspólnego z jakimś przedsiębiorstwem albo państwową jednostką higieny albo coś. Nie rozszyfrowałem tego. Na stanowisku inspektora w wieku 24 lat złożył podanie do Komendy Województwowej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie o przyjęcie do SB w charakterze pracownika umysłowego. Z wynikiem pozytywnym ma się rozumieć. W ankiecie osobowej odnotowano, iż Marian Pękalski spełnia warunki, posiada predyspozycję do pracy operacyjnej. W dokumentacji kadrowej zapisano, iż pozyskanie kandydata odbyło się na zasadzie werbunku kadrowego. Do MO przyjęty został dokładnie 1 kwietnia 1974 roku w stopniu starszego sierżanta i skierowany do pracy w charakterze pracownika operacyjnego Wydziału II, czyli kontrwywiadu. W czerwcu 80 roku uzyskuje dyplom ukończenia studiów zawodowych w Wyższej Szkole Oficerskiej imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie. Awansuje na stopień podporucznika i zostaje przeniesiony służbowo do Warszawy do pracy w centrali Departamentu II SB, czyli kontrwywiadu. Tak, Włodku? Absolutnie wszystko się zgadza, tylko znowu dopowiem.
miał nieprawdopodobnie pozytywne oceny. I o tym będzie dalej. Tak? Tak. Dobrze. Był dobry w tej robocie, to prawda. Tam była jedna drobna rysa, skierowano go na kursy języka niemieckiego. On miał opanować perfekt ten język. Nie udało się. Ale coś poszło nie tak. Awansuje po ukończeniu szkoły na stopień podporucznika i zostaje przeniesiony służbowo do Warszawy do pracy w centrali Departamentu II. W tym samym roku zawiera związek małżeński z mieszkanką Szczecina, Alicją z domu Bęś, urodzoną w 1953 roku, pracownikiem administracji Politechniki Szczecińskiej. Małżeństwo Pękalskich otrzymuje od resortu 43-metrowe mieszkanie na osiedlu Bemowo. 8 lat później rodzi im się córka Kamila. W 1982 roku Marian Pękalski awansuje na stopień porucznika, zajmuje stanowisko inspektora Wydziału 6 Departamentu II SB i jest aktywnym członkiem PZPR. Ta rodzina jest jego ważna, bo jak sami panowie wiecie i opinia publiczna, wydawnictwo Rytm zostało niejako przewłaszczone na jego rodzinę i zarejestrowane najpierw na żonę, a potem na córkę i kontynuowane to w ramach spółki z o.o., z tego co pamiętam teraz. Zadeklarował, że jest oczywiście ateistą. Aktywny udział w pracach podstawowej organizacji partyjnej, gdzie zapisano, że zadawał bardzo przemyślane pytania. W stanie wojennym porucznik Marian Pękalski otrzymał zadanie rozpracowywania podziemia solidarnościowego. Został wyposażony w dokumenty legalizacyjne i pod fałszywym nazwiskiem Kotarski z sukcesem wniknął w tajne struktury MRKS oraz grup oporu Solidarny. Prawdopodobnie Pękalskiemu przedostanie się do struktur MRKS umożliwił inny prowokator SB, Sławomir Miastowski. Były tajny współpracownik SB, a następnie po ukadrowieniu funkcjonariusz Wydziału 6 Departamentu II MSW. Panowie potwierdzacie, że Miastowski mógł być tą... Działacze MRKS-u jak jeden mąż potwierdzają, że został wprowadzony przez Miastowskiego. Tak, tak, tak. Dobrze. To na razie wszystko się zgadza. W 1983 roku... roku Pękalski współzałożył podziemną oficynę wydawniczą Rytm. 83 to jest taka graniczna w biografii data powołania Rytm do życia. De facto, no tak, tylko nie Pękalski założył, no to teoż. Współpowołał natomiast razem. On jemu jakby zlecił zorganizowanie pracy tak tego jest. Wydawnictwa. Współzałożył, także dlatego jest to tutaj sformułowane. Nad którą przyjął całkowitą kontrolę i którą po transformacji ustrojowej zawłaszczył wraz ze swoją rodziną. Stał się najbliższym współpracownikiem działaczy podziemnych struktur Andrzeja Nietka, pseudonim w podziemiu Alek, i Teodora Klincewicza, znanego jako Teoś, Rafał i Borys. Ja mam pytanie do Państwa a propos nie Klincewicza, ale Andrzeja Nietka, bo jakby że ten cały cień jednak się za tym działaczem ciągnie, bo i on współpracował z Miastowskim i współpracował z Kotarskim. Michał Mirecki poznał właśnie Kotarskiego przez Andrzeja Nietka. Jakby to powiedzieć, jaka jest rola tej osoby w tej historii? Marian Kotarski był już jesienią 82 roku w MRKS-ie spalony. Nie wiem w jakich okolicznościach, ale poznał Alka, czyli Nietka. I oni się bardzo zaprzyjaźnili. Bardzo się zaprzyjaźnili. Ta jego Ania, nie pamiętam nazwiska, mówiła, że właściwie to on u nich mieszkał w mieszkaniu. Pełne zaufanie. Wszystko robili razem. I rzecz w tym, że podziemne władze Solidarności otrzymywały głównie ze strony MRKS-u cały czas ostrzeżenia przed Kotarskim. Nawet Ewa Kulik w liście do... W 83 roku ostrzegała. Tak, nawet muszę sięgnąć. W każdym razie, informacja o tatku pewna na tyle samo, co informacje o Miastowskim. I że mają kilka niezależnych źródeł i że Alek był ostrzegany przez RKW, nie uwierzył. No, ale to tak i przez niego tak? Jakby dalej wnikł w struktury grup oporu. Podobnie jak 108 oczywiście, natomiast Tadeusz potrafił
jakby być bardzo pomocny, tak? No to ma samochód, więc przerzucić coś na tego ma. Samochód i czas. Ma czas, ma kasę, którą może jakoś tam dysponować, także no bardzo pomocny, tak? No ale jeszcze tak tylko pamiętam dwa takie coś, co zapamiętałem z lektury Ramontowskiego książki 100 razy głową w mur. Po pierwsze, że Teoś się zwierzył, zresztą tam jest meldunek operacyjny, dlatego stąd autor wie, zwierzył się koledze, który był TW, że uważa Kotarskiego za esbeka, tylko nie chce się go pozbyć, ponieważ oprócz tego, że jest mu pomocny, to zdaje się sformułował to tak, że jak będzie ktoś nowy, to będzie to, że tak powiem, większy kłopot, a temu zależy na pieniądzach, tak? I drugi element był taki, że w ogóle Teoś prowadził jakieś, tam jest taki meldunek dotyczący, że Teoś miał jakiś własny kanał komunikowania się z SB. Jest też w tej książce. Jak panowie to skomentujecie, jakby, że tak powiem, znaczy o co tu chodzi, o naiwność czy o jakąś grę? Znaczy, Teoś był naiwny, Teoś był zdecydowanie człowiekiem naiwnym. Dość późno do Teosia dotarło, że może Tadeusz być rzeczywiście jakimś agentem. No to wtedy bronił się, że no lepiej zło już wiadome niż tak popadać winne. A drugim takim tłumaczeniem Teosia było, że no tutaj na rytmie zarabia pieniądze, więc nie, to będzie dla niego bardziej interesujące niż donoszenie. Jedno i drugie było nieprawdziwe, bo no, ciężko pracował Tadeusz dla swoich mocodawców. A Teoś chyba sam się zapętlił w tym swoim jakby najpierw wierzę w Tadeusza. A ja wielokrotnie z Teosiem rozmawiałem. Panie Piotrze, bo to jest tak, to jest właśnie ten 85 rok, gdzie jest ten meldunek, że on go podejrzewa, właśnie jakby akceptuje tą wiedzę ze względów, o których powiedzieliśmy, ale z drugiej strony wybucha sprawa Kotarskiego. Przecież w podziemiu i w tygodniku Mazowsze pojawia się oświadczenie broniące go. I to stoi za nim murem. To jak to wytłumaczyć? Nadal naiwnością? No tak, tylko to jeszcze musimy wrócić do tamtych czasów, gdzie też pewna rywalizacja była między różnymi strukturami. I bardzo często było tłumaczenie to, że po prostu ta dana struktura atakuje człowieka, bo on przeniósł się do innej. Tak? No to takie rzeczy też się zdarzały. Nie wiem, ja do końca nie jestem w stanie zrozumieć Teosia, to prawda. Tutaj w 85 to wychodzi. Ja z Teosiem, tak jak mówię, no, Teosia ostrzegałem w 82 roku. W 83, jakby jak wyszedłem i wznowiłem działalność w grupach oporu, a Teosiowi mówiłem, że nie chcę mieć żadnego kontaktu z Tadeuszem. I na takich spotkaniach tych szefostwa grup, jak widziałem Tadeusza, to mówiłem, wychodzę. I stale tak się zachowywałem i stale Teosiowi mówiłem, nie Teoś. Natomiast Teoś nie wiadomo czemu Tadeuszka wprowadzał we wszystko. Naprawdę we wszystko. To znaczy każda grupa była przez Tadeusza poznana, rozpracowana. Dzięki tej książce, bo rozumiem, ty masz, Włodku, jakiś tam wkład, bo jest odbicie w ogóle twojej osoby w tej książce Ramontowskiego, 100 razy głową mur, no to po aresztowaniu Teosia wychodzi w ogóle na to, że, mówię, to jest perspektywa tej książki, jak ja jako osoba z zewnątrz to czytam, że Kotarski przejął poniekąd na pewien czas kontrolę nad grupami oporu. Nie, no to Alek chciał przejąć kontrolę nad grupami oporu, a Kotarski był przy Alku, tak? To tak to było. Jakby tu powiedzieć... Teoś po wyjściu, tak? No Teoś przed aresztowaniem
Znaczy on cały czas był naiwny, bo to ta oś i konspiracja to, że tak powiem, obce sobie sprawy. Tu mogę opowiedzieć taką anegdotkę, że jak się poznałem 108 z, gdzieś tak w połowie roku 82, to na pierwszym spotkaniu tam oczywiście konspiracyjnie rozmawialiśmy o różnych sprawach. Na drugim spotkaniu Teoś daje mi dowód rejestracyjny, mówi do mnie, mam tu samochód brata, musimy przerzucić trochę ulotek. A więc no, mając dowód rejestracyjny oczywiście i brata, tak, no to już wiadomo kto. A poza tym mówi do mnie, że jak jakiś kłopot, to powołaj się na Teosia. Konspiracja pełna. No, ja powiem tak, dla mnie to jest jedna z największych zagadek i to jest niewytłumaczalne. Nawet jeżeli ktoś jest bardzo naiwny w podziemiu, to jednak tyle, co on miał sygnałów, tyle, co on miał informacji, to Piotr, co mówił, że wychodził jak tylko się pojawiał Kotarski, ale to całe grupy odeszły od Teosia. Całe grupy. Tak, bo grupa Waldeczków no, była jedna z najbardziej takich nieprzyjednanych, tak, prawda, wobec i nieufnych. Wiele osób odeszło, czy wręcz mówiło, jak tam będzie Kotarski, to mnie tutaj nie ma. Więc jeżeli Teoś rzeczywiście myślał w ten sposób, że wolę mieć znanego agenta, niż mi kogoś tam mają do czepi, to przepraszam, na drugiej szali była odpowiedzialność za ludzi, którzy w tej strukturze działali. Jak można było dla tego, żeby no, mieć agenta znanego, utracić takie aktywa w postaci bardzo dobrych ludzi. Poza tym, co to jest za stawianie w podziemiu sprawę, że co z tego, że jest agentem, ja wolę, żeby był agent, którego ja znam. Przepraszam, żadna struktura konspiracyjna w ten sposób nie mogłaby funkcjonować. No. Wyobraźmy sobie, że w czasie II wojny światowej takie byłoby podejście. No to trzymajmy tego agenta, bo przynajmniej wiemy, że on jest. Nie potrafię tego wytłumaczyć, bo ja mam za sobą szkołę w postaci Solidarność Walcząca, gdzie zasady konspiracji były przestrzegane bardzo rygorystycznie. Nie potrafię tego wytłumaczyć. No dobrze, ale ja jeszcze dodam, że bądź co bądź grupy były bardzo podzielone. No, część podobnie jak ja była w pełni przekonana. Grupa Grochowska, tak? Tak, była w pełni przekonana o, znaczy, no właśnie, no nie cała grupa. Ja byłem w pełni przekonany o agenturalności Tadeusza. Waldeczki mieli dość poważne zastrzeżenia. Natomiast no, była część osób, którzy ślepo wierzyli w to, że Tadeusz jest w porządku. I zauważ, Włodku, że nawet w tym spotkaniu, na którym zapadła decyzja o napisaniu książki, czy napisaniu czegoś o grupach oporu, połowa sali, co najmniej połowa sali była przekonana, że Tadeusz jest w porządku. I to właściwie dopiero artykuł Włodka, no już wiele, wiele lat później, jakby zmienił te przekonania. Tych obrońców Tadeusza było bez liku. Jest to zadziwiająca sprawa. Tak jak ja mówiłem już wcześniej, nie miałem kontaktu ani z Tadeuszem, ani z Klincewiczem, ani z Alkiem w okresie podziemia. Natomiast w momencie, kiedy Włodek pisał ten artykuł, no dość często się wtedy spotykaliśmy, Włodek nawet przekazał mi chyba jakiś tam wstępny szkic tego artykułu wcześniej. Ja wpadłem na pomysł porozmawiania z Alkiem. Wtedy zaprosiłem go do siebie do domu wraz z kilkoma kolegami i powiedziałem im, że taki artykuł się ukaże. Włodek przedstawi takie dowody, że no nie będzie żadnych wątpliwości. Zadziwiająca była reakcja Alka, ale do końca nie wierzył. Całkowicie był przekonany, że to nie może być prawdą. Znaczy ja tutaj z panem Piotrem polemizuję o tej tak zwanej naiwności, no bo historia jednak Teosia taka nie jest. Ona on się nie pojawia w stanie wojennym. To jest opozycja lat końca 70.
koru. Nie, nie, tu nie ma bata na, że tak powiem, nieznajomość, nawet taką nauczenia się intuicji związanych z rozpracowywaniem SB opozycji końca lat 70., a potem już przełomu 80. Ale, no, ale trudno mówić o konspiracji koru, no to też nie, nie, ale, nie tego, tak? Wie pan, znaczy, nie to było. Jest inna sprawa, ale jednak było wyczucie, było funkcjonowanie na tych częstotliwościach związanych z infiltracją tego środowiska. To znaczy oni się jednak obserwowali, identyfikowali i jak przyszło co do czego, to było ciach i kogoś całkowicie separowali od siebie. To patrząc na ilość, że tak powiem, różnych TW przy Teosiu, bo tam mamy i Pawła i jeszcze tam iluś tam na tego, to nie miał żadnego wyczucia po prostu. Kompletnie żadnego. Ja bo... mówię o naiwności, no, tak? Znaczy, no, to, moim zdaniem, jeżeli nie miał, nie jeżeli nie miał, znaczy, no, nie miał wyczucia. No, dla mnie Teoś był naiwny, on był szczery chłopak, który każdemu chciał wierzyć i z każdym jakby działać wspólnie. To tak jeszcze, ja przynajmniej... jeszcze dodam, że w 1985 roku w takim poczytnym podziemnym piśmie CDN Głos Wolnego Robotnika ukazał się tekst, gdzie kluczowe zdanie brzmiało tak. Uwaga na Mariana Kotarskiego, agenta SB. I to zostało przedrukowane w wielu innych miejscach. No co jeszcze więcej chcieć? Dobrze, bo ty już znaczy, jeśli można, to ja jeszcze pamiętaj, Włodku, że Janusz Ramotowski, który jakby w trakcie swojej pracy dopiero dochodził do wniosku, że Tadeusz jest, że coś z Tadeuszem jest nie tak. I to dość późno doszedł do tego wniosku. Jak tutaj Janusz się pojawił, to on był święcie przekonany, że Tadeusz jest w porządku. Potwierdzam. Dobrze. Dalej idziemy. Marian Pękalski znany był w podziemiu, to już powiedzieliśmy, jako Tadeusz. W meldunkach operacyjnych SB figurował jako TW o pseudonimie Marcin i Skorpion. Uznaje ustalenia pana Romantowskiego w książce 100 razy głową mur jako pewne, jako pewnik. W strukturze SB posiadał status oficera na etacie niejawny, był jednym z najgroźniejszych, najlepiej opłacanych oficerów operacyjnych Departamentu II MSW, uplasowanych w warszawskim podziemiu solidarnościowym. Infiltrował opozycję antykomunistyczną co najmniej do końca istnienia SB. Odszedł ze służby na własną prośbę w czerwcu 90 roku w stopniu majora. Jego kwestia współpracy z UOP, a potem ewentualnie z ABW jest rzeczą problematyczną, ale to można o tym jeszcze, jak będziemy mieć czas, o tym powiedzieć. I teraz końcowy slajd dotyczący tych podstawowych informacji. Po roku 90. zajął się działalnością wydawniczą pod firmą Oficyna Wydawnicza Rytm, która w latach 2000 współpracowała nawet z IPN. Został odznaczony przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczeniem państwowym. Dziękuję, już wiemy, że za zasługi na rzecz obronności państwa. To jest bardzo duży poszlaka. Ale chyba jak był odznaczony, to Komorowski nie był prezydentem, tylko był ministrem obrony, bo to chyba jest odznaczenie ministra obrony. Przez ministra obrony narodowej. Dobrze. To też jest istotne. Wiemy natomiast, że Marian Pękalski przyznał, iż posługiwał się nazwiskiem Kotarski oraz wystawionym na to nazwisko dowodem osobistym co najmniej do 2010 roku. To rzecz jest, panowie, pewna. Na pewien rodzaj osłony, i tutaj właśnie wracamy, czy była jakaś kontynuacja po roku 90, to jest ten kluczowy fragment. Na pewien rodzaj osłony lub roztoczony nad nim parasol ochronny, który umożliwił Pękalskiemu na bezkarne posługiwanie się po likwidacji SB nazwiskiem i dokumentami legalizacyjnymi, wskazują nie wprost jego zeznania złożone przed prokuratorem Instytutu Pamięci Narodowej w styczniu tego roku. Do protokołu oświadczył, iż wie o trzech tajnych współpracownikach SB ulokowanych w strukturach grup oporu Solidarności. Odmówił jednocześnie podania ich nazwisk. W odpowiedzi na pytanie o przyczyny odmowy zeznał, tu zacytuję ich dwa razy, bo jeszcze działają. Tajne służby nie dzielą swoich źródeł informacji na okresy dobre i złe, na przed lub po 1989 roku. Cenne źródła informacji sprzed 1989 roku z całą pewnością są wykorzystywane do dzisiaj. Wyrejestrowane mogą być wyłącznie ci, którzy zmarli bądź z innych powodów stali się mało efektywni dla tych służb. Powtarzam, bo jeszcze działają. Moim zdaniem można suponować, że mógł mówić o sobie.
No bo że jak z panów opowieści, któż nie jest najcenniejszym źródłem w tej opowieści? Nie no, zdecydowanie według mnie był ochraniany parasolem, a że był ochraniany parasolem, to musiał, że tak powiem, pracować dla ochraniających, tak? Ja nie mam wątpliwości, że byli w strukturach grup oporu inni tajni współpracownicy Wydziału VI. Nie mam wątpliwości. Znaczy jak panowie wiecie, jeżeli oficer służb wchodzi w pewne środowisko, jest tym przykryciowcem, na etacie niejawnym, pod fałszywym nazwiskiem, pod dokumentami legislacyjnymi, wchodzi konspiracyjnie i przenika, to on jedno z podstawowych funkcji, jaką wykonuje, oprócz się informowania o tym, co się dzieje, jest typowanie do współpracy. Jest tak zwana praca typowniczo-werbunkowa. To znaczy dokonuje określonego profilu odpowiednich targetów, celów, przekazuje oficerowi prowadzącemu i albo inny oficer oficer służb werbuje, czy próbuje werbować tą osobę, albo ten sam. I wtedy taki oficer, który tkwi w środowisku, staje się takim rezydentem, czyli jakby osobą, która oprócz tego, że jest oficerem, ma pod sobą też kilku oficerów, znaczy tajnych współpracowników. Taką funkcjonalność mieliśmy na przykład w stoczni, gdzie TW Bolek pracował i był na łączności w latach 70. właśnie rezydenta, czyli takiego, który pracował w obiekcie, w zakładach, w stoczni i jednocześnie miał pod sobą kilku. Mogło tak być, może o tym myślał i mówił w ten sposób Marian Pękalski podczas tego przesłuchania, o tej strukturze właśnie rozpracowania grup oporu. Być może, ale to była w ogóle metoda stosowana przez kontrwywiad. Jeżeli wprowadzali agenta w daną strukturę, to natychmiast chcieli wprowadzać dublera po to, żeby w razie wpadki mieć kontynuację. Dublerów mogło być dwóch, trzy, trzech. Dokładnie tak. Także chociaż jak zobaczymy za chwilę, wydaje się, że przynajmniej Wydział VI nie miał tych dublerów w rozumieniu oficerów zawodowych. Nie, tajni współpracownicy. Tak. Ale ja sądzę, że Tadeo oprócz jakby tworzenia siatki, co jest być może prawdą, to on miał, czy zdobywał wpływ na ludzi na podstawie takiego zdobywania ich zaufania. Czyli ludzie nawet mogli nie wiedzieć, że pracują dla SBC, tak? Tak, no wywiad miał taką kategorię współpracy kontakt informacyjny. On zakładał i świadomość współpracy, jak i nieświadomość właśnie przez takie emocjonalne związanie na przykład oficera z taką osobą. Tak? I wtedy się nadawało kontakt informacyjny. Dobrze, teraz to już zadość uczynić wymaganiom Włodka. Po kilka slajdów na temat takiego szczegółowego przebiegu służby w strukturze Służby Bezpieczeństwa Maria Pękalskiego. Do czego jakbym chciał dojść w pewnym momencie naszej dyskusji, to jako coś, co chciałbym zasygnalizować. Nie mamy czasu, żeby to rozwinąć, niestety materiał ku temu jest obszerny. Otóż wszystko wynika ze istoty działalności Wydziału VI Departamentu II SB, o której mówię. To znaczy istotą Wydziału VI Departamentu II, czyli kontrwywiadowczego Służby Bezpieczeństwa, było ochranianie jednostek wojskowych radzieckich stacjonujących w ramach Północnej Grupy Wojsk w Polsce. Dokonywanie, że tak powiem, osłony zewnętrznej przed rozpracowywaniem ze strony obcych służb specjalnych, a także niedopuszczeniem do przenikania żołnierzy jednostek wojskowych i pracowników obiektów wojskowych Armii Radzieckiej do miejscowej ludności, nasączania się wszystkim czym, na przykład solidarnością, klerykalizmem, etc., etc. Ale te zadania były wykonywane nie w ramach partnerskiej pracy, współpracy z KGB, tylko pod kierunkiem KGB. To znaczy głównym zadaniem Wydziału VI była ochrona kontrwywiadowcza tak. Polskich i sowieckich głównie jednostek. Głównie sowieckich, tak? Zaraz zobaczycie, że Marian Pękalski ze Szczecina wywodził się z tego nurtu działalności. Ale jeszcze raz podkreślam, to jeszcze musiał, znaczy są materiały ku temu, tylko nie ma czasu teraz, żeby pokazać wam poprzez materiały źródłowe, że ta kooperacja
była na zasadzie podporządkowania KGB, nie traktowania SB jako równoprawnego partnera, że suwerennego, że jesteśmy na terenie suwerennego państwa i wspólnie działamy. Nie, odwrotnie. To, że tak powiem, SB było wasalem, a tym panem było KGB. Miejscowe, specjalne oddziały KGB były odpowiedzialne za ochronę kontrwywiadowczą jednostek wojskowych oraz obiektów sowieckich rozlokowanych na terenie Polski. Pamiętajmy, że to są lata, kiedy w Polsce były silosy rakietowe z bronią jądrową. To były lata, kiedy w Polsce były zlokalizowane 3 czy 4 magazyny broni taktycznej nuklearnej dla sił powietrznych. To nie były przelewki. To tak trzeba powiedzieć. I Marian Pękalski się stąd wywodzi. Wywodzi się z tego nurtu, jakby tej struktury SB. Potwierdzam, do tego był szkolony. Dokładnie. To tak pani potwierdza. No ale czy to się różniło czymś od innych służb? Chcę powiedzieć to, że moja teza jest taka, że Sowieci poprzez Wydział VI i jego agenturę, w tym też Mariana Pękalskiego-Welkotarskiego, zarządzali rozpracowywaniem środowisk Grup Oporu Solidarni czy środowisk Podziemnej Solidarności w Warszawie. I w ten sposób pozyskiwali wiedzę o nas, o was, o wszystkim, co się w Warszawie dzieje z tej strony. Przez te okno. Ale to myślę, że w każdym departamencie tak to wyglądało. Znaczy, bardzo chętnie bym chciał udokumentować to tak, jak tu w tym wypadku to się udaje. Tak? Znaczy jest tutaj ważne bardzo pytanie. Dlaczego to Wydział VI zajął się rozpracowywaniem podziemia warszawskiego? Ja chciałem powiedzieć, że główną sprawą operacyjną to był SOR kryptonim KRET. To była sprawa operacyjna, która dotyczyła w ogóle struktur podziemia warszawskiego. I to właśnie Wydział VI tą sprawę prowadził. To była taka sprawa matka, od której wychodziły takie sprawy córki, bardziej szczegółowe. Moim zdaniem więc Kirasier to była rozpracowywanie działalności Waldka i Dratwy, organizacja Piotr Rzewuski i tak dalej. Moja teza jest taka, że właśnie dlatego Wydział VI był wytypowany, właśnie dlatego, że był sprzęgnięty przez lata, co najmniej od 1970 roku, we współpracę z KGB. I poprzez te poziome kontakty, unormowania, pragmatykę, Rosjanie mogli poziomo operacyjnie wnikać w to, co służba bezpieczeństwa metodami operacyjnymi charakterystycznego dla kontrwywiadu mogła uczynić, że tak powiem, infiltrując środowiska solidarnościowe podziemia solidarności. Ale ciekawostką jest to, że zachowały się przynajmniej albo w całości, albo we fragmentach te sprawy odpryskowe. Tu mógłbym kilka innych powiedzieć. Natomiast absolutnie nie została wyczyszczona ta sprawa SOR-KRET, która była podstawą do rozpracowania. Gdybyśmy te materiały wiedzieli, to naprawdę, jeśli chodzi o inwigilację, wyjaśniłoby się wszystko. Nie wiemy nic. Jeszcze jest druga poszlaka. To są prawdopodobne kontakty Pękalskiego z oficerami KGB. Zaraz tu je uprawdopodobnie. Oraz to, że jego kierownictwo było szkolone w latach 80. przez KGB w Moskwie. To są poszlaki, które o tym mówią. Dobrze, ale dojdźmy poprzez te slajdy dotyczące jego szczegółowej przebiegu służby właśnie do tych wątków. Tak jak wcześniej mówiłem, przyjęty do SB w kwietniu 1974 roku, służbę rozpoczyna w sekcji 6, bo to był odpowiednik terytorialny Wydziału 6 Departamentu 2, tak, czyli wydziały drugie terenowe i sekcje poszczególnych wydziałów. Kontrwywiad Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie na etacie inspektora. Tu wyjaśnienie, sekcja 6 zajmuje się ochroną kontrwywiadowczą jednostek Wojska Polskiego oraz Armii Radzieckiej. W Świnoujściu zlokalizowana była wówczas baza marynarki wojennej Armii Radzieckiej należąca do Bałtyckiej Flotyli Obrony Wybrzeża. W jej skład wchodziły dywizjony kutrów rakietowych oraz torpedowych. Sekcje 6 Wydziału 2 SB zadania ochrony kontrwywiadowczej realizowały wspólnie z jednostkami KGB, WSW, z Zarządem Zwiadu WOP oraz innymi jednostkami operacyjnymi MSW w zależności od potrzeb.
Pękalski przechodzi intensywne szkolenie operacyjne. W 1974 roku kończy tak zwany kurs zerowy. W 1977 trzyletni cykl doskonalenia zawodowego SB z wynikiem bardzo dobrym. Już w październiku 1976 roku zostaje wyróżniony przez komendanta wojewódzkiego MO w Szczecinie za aktywny udział w operacjach kontrwywiadowczych dotyczących aresztowania pod zarzutem szpiegostwa na rzecz BND niejakiego Masłowskiego ze Szczecina oraz pod zarzutem szpiegostwa na rzecz wywiadu USA niejakiego Mroczka, mieszkańca Berlina Zachodniego. Pewnie chodziło ci właśnie o te wyróżnienia i o te pochwały za uzysk operacyjny. W kolejne wyróżnienie otrzymuje w następnym roku, to jest w styczniu 1977. Tym razem za osobisty wkład w realizowanie czynności, cytuję, zmierzających do uporządkowania i usprawnienia ochrony polskich i radzieckich jednostek oraz obiektów wojskowych usytuowanych na terenie województwa szczecińskiego. I tu jest właśnie ten pierwszy znak zapytania, czy nie robił tego w osobistym kontakcie z radzieckimi oficerami. O, za dużo tutaj. W październiku 1977 roku zostaje skierowany na studia zawodowe do Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie. Szkołę kończy w czerwcu 1980 roku z wynikiem bardzo dobrym. W czasie studiów otrzymuje dwa listy pochwalne od komendanta uczelni. Ponadto był wyróżniany nagrodami pieniężnymi za czynny udział w akcji Lato 79, to jest zabezpieczenie pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, oraz w akcji ZW80, zabezpieczenie operacyjne wyborów do Sejmu PRL w marcu 1980 roku. Pękalski daje się poznać także jako aktywny komunistyczny aparatczyk. Podczas lat studiów pełni funkcję trzeciego sekretarza i tutaj rozwijam ten skrót podstawowej organizacji partyjnej Komitetu Uczelnianego PZPR przy Wyższej Szkole Oficerskiej MSW w Legionowie. Uf. Pracę dyplomową i teraz to jest kolejny krok, panowie. Pisze taki temat. Kontrwywiadowcza ochrona polskiej i radzieckiej marynarki wojennej w Świnoujściu. Z dziennika Praktyk, i to jest klucz programu, przynajmniej tych slajdów, wiemy, że Marian Pękalski wykonywał zadania operacyjne na rzecz KGB, czyli mógł mieć osobiste kontakty z oficerami radzieckich służb specjalnych. 18 czerwca ma nominację na porucznika, ale ten kolejny slajd jest ważniejszy. Miał już całą sieć własnych tajnych współpracowników. Przepraszam jakoś to dawno temu miałem dostęp do tych akt i robiłem aparatem telefonicznym słabej jakości wykonywanych zdjęć, ale przeczytam tą część praktyk dziennik, które Pękalski wykonywał w ramach przygotowania do ukończenia studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej w Legionowie. Mamy datę 6 sierpnia do 11 sierpnia 1979 roku i te pierwsze trzy tabele. To czytam. Pod datą 6 sierpnia mamy tak. Dokonanie ustaleń operacyjnych w stosunku do obywatela PR o inicjałach AZ pozostającego w zainteresowaniu kontrwywiadu Armii Radzieckiej. W następnym dniu pisze tak, analiza zebranych materiałów na AZ oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, czyli korespondencji do KGB. 3, czyli 8 sierpnia, dokonanie ustaleń w biurze meldunkowym, Wydziale Paszportów oraz Wydziale C, czyli to jest ewidencja operacyjna Komendy Głównej, Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie, dotyczących obywatela PRL o inicjałach RP, pozostającego w zainteresowaniu kontrwywiadu Armii Radzieckiej. No i tak będziemy szli, że tak powiem, po kolei wątpliwości. Tutaj macie Państwo tą pierwszą stronę pracy dyplomowej. Jeszcze raz powtórzę tytuł. Kontrwywiadowcza ochrona polskiej i radzieckiej marynarki wojennej w Świnoujściu. W ostatnim roku studiów w Legionowie Pękalski otrzymuje propozycję przejścia do służby w centrali Departamentu II SB Warszawy. Wniosek o przeniesienie poparł osobiście generał brygady Władysław Pożoga, dyrektor Departamentu II, czyli kontrwywiadu SB do września 1990 roku, potem awansowany na podsekretarza stanu MSW i do 1989 roku szef służby wywiadu i kontrwywiadu. Potem Państwu pokażę najprawdopodobniej ścieżkę, kto ściągnął do Wydziału 6 Pękalskiego ze Szczecina. Z dniem 26 czerwca 1980 roku obejmuje stanowisko młodszego inspektora w Wydziale 6 Departamentu II SB, czyli tym kluczowym, który zajął się podziemiem solidarnościowym w Warszawie. W opinii służbowej z czerwca 1981 roku czytamy.
pracując na odcinku kontrwywiadczego zabezpieczenia obiektów Wojska Polskiego Armii Radzieckiej, wkłada dużo wysiłku w doskonaleniu operacyjnej ochrony tych obiektów, samodzielnie prowadzi rozpracowanie, a także dba o wszechstronne wykorzystywanie osobowych źródeł informacji, czyli jest rzeczywiście przez przełożonych chwalony. Tutaj cenzura czasowa, 13 grudnia, wprowadzenie stanu wojennego i zupełnie zmiana profilu działalności Wydziału 6 Departamentu II. Wrzesień 1982 rok, ze względu na sukcesy w pracy operacyjnej, awansuje w trybie przyspieszonym o jeden rok na stopień porucznika MO. Podobna sytuacja nastąpi w 1985 roku, kiedy Marian Pękalski zostaje awansowany na stopień kapitana o rok wcześniej niż to pragmatyka służbowa przewiduje. I panowie, wrzesień 82, on już jest w strukturach podziemnych Solidarności, tak? MRKS. Tak. Od czerwca. Ale we wrześniu. Już... We wrześniu jest, znaczy we wrześniu. Czyli dostał ten porucznika w przyspieszonym trybie za sukces wprowadzenia do struktur MRKS-u, do Solidarności. Tak to rozumiem przynajmniej. Znaczy, no ale to Miastowski powinien dostać za wprowadzenie Miastowski jego. Miastowski dostał w 85 roku, kiedy został ukadrowiony na etacie niejawnym przez generała Pożogę. I natomiast wrzesień to może jest sukces rozbicia MRKS-u pierwszego, tak zwanego. Czyli to jest też data rozbicia MRKS-u. No, sierpień jest rozbicie MRKS-u. Co najmniej od 1983 roku porucznik Marian Pękalski pod legalizacyjnym nazwiskiem Kotarski rozpracowuje operacyjnie, przenika do tajnych struktur MRKS i to jest nieprawda, bo to jest od czerwca 1983 roku. A następnie po wpadce Miastowskiego, Sławomira Miastowskiego, wtedy TW, a od 1985 roku ukadrowionego funkcjonariusza SB, wiąże się z działaczami antykomunistycznymi Andrzejem Nietkiem Alek i T8 Klincewiczem Rafał, by ostatecznie przejąć kontrolę nad podziemną oficyną wydawniczą Rytm oraz przeniknąć do grup oporu Solidarności. Dopiero w kwietniu 1984 roku uregulowano status porucznika Mariana Pękalskiego jako funkcjonariusza operacyjnego działającego poza centralną i pod przykryciem. Zaraz w następnym slajdzie wyjaśnię panom, co to oznacza z punktu widzenia pragmatyki działalności konspiracyjnej. Na wniosek pułkownika Janusza Seredy, dyrektora Departamentu II SB, przeniesiono Pękalskiego na tzw. etat niejawny, w nomenklaturze etat 060/52. Na taką zmianę zgodny musiał wyrazić i wyraził generał Władysław Pożoga, szef służby wywiadu kontrwywiadu SB. Co to panowie mówi? To mówi, to znaczy, że wszystko, o wszystkim decydował o ostatnim łańcuchu najwyższe kierownictwo MSW. To znaczy Pękalski ostatecznie, znaczy te lejce były co najmniej u Pożogi, jeżeli nie u Kiszczaka. Jeżeli chodzi o dokumenty, to mamy to oczywiście podpisy do nadzorującego wiceministra, szefa wywiadu i kontrwywiadu, generała Pożogę, ale prawdopodobnie za nim stał też generał Kiszczak. Dodam, wrzesień to już może być, bo chyba wrzesień to jest czas, kiedy on się zaczyna kręcić przy grupach, gdzie już się przy Hipolicie pojawia i przy Nietku. Bardzo prawdopodobne, tak. Na pewno od jesieni 82 on już jest blisko Nietka. Dobrze, i teraz wyjaśnienie, co to znaczy właśnie przejście na etat niejawny. Z chwilą przejścia na etat niejawny Marian Pękalski zostaje zdjęty z ewidencji funkcjonariuszy SB. Już nie ma go jako oficjalnego funkcjonariusza, oficera służb bezpieczeństwa. I przechodzi na finansowanie z funduszu operacyjnego Wydziału 6 Departamentu II. To panowie pamiętacie naszą dyskusję jeszcze przed wyjściem tutaj. Co nam mówi fundusz operacyjny i czy Pękalski to TW Skorpion, a TW Skorpion to Pękalski? Znaczy no to by wskazywało, że musi być TW Skorpion, bo Pękalskiego czy Kotarskiego tak. Czy Pękalskiego w tym zestawieniu nie ma. Odwołanie Pękalskiego z etatu niejawnego nastąpiło formalnie dopiero po 4 latach, to jest we wrześniu 1988 roku. Jak napisano w uzasadnieniu rozkazu personalnego z przyczyn operacyjnych. Ciekawe, co się we wrześniu 1988 roku z punktu widzenia aktywności grup działo. Jak panowie myślicie? Było coś, jakieś nadzwyczajne wydarzenie? Może jedno. Nie pamiętam tylko, czy to był wrzesień. Ale w każdym razie w tym właśnie czasie nastąpił ostateczny rozwód Kotarskiego z grupami oporu. Konflikt był wcześniej między nim a T8, to się długo rozgrywało, on de facto właściwie miał już całą pełną kontrolę nad rytmem, ale wtedy została powołana komisja rozjemcza.
i były zrobione bardzo precyzyjne ustalenia, z których wyniknęło, że de facto rytm został przy Kotarskim i faktycznie został sprywatyzowany. Nie miał już bezpośrednich związków organizacyjnych z grupami oporu. Status Mariana Pękalskiego na tacie niejawnym oznacza, iż wykonując swoje obowiązki pracownika operacyjnego pod przykryciem poza centralne MSW, zachowaniem wszelkich zasad konspiracji, działa w środowiskach warszawskiego podziemia pod legalizacyjnym nazwiskiem Kotarski, jest łącznikowany przez oficera oficerów prowadzących, spotyka się w lokalach konspiracyjnych SB, gdzie składa meldunki, odbiera rozkazy, nie wolno mu się pojawiać w obiektach należących do SB, dokumentowanie jego pracy operacyjnej odbywa się na analogicznych zasadach jak w przypadku klasycznego TW, to znaczy ma swoją teczkę pracy, musi pokwitować wszystkie odebrane wynagrodzenia czy zwroty kosztów operacyjnych, musi pisać meldunki, podpisywać się, cała jest ta inżynieria, że tak powiem, ta cała mapa drogowa jest zachowana. Kapitan Marian Pękalski w meldunkach operacyjnych SB występuje pod co najmniej dwoma pseudonimami, jako tajny współpracownik Mirek oraz Skorpion. Marcin. Przepraszam, Marcin, tak, ma pan rację. Dla zachowania lepszego zakonspirowania działalności swego oficera, kontrwywiad SB zarejestrował TW Marcin i TW Skorpion w ewidencji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa. Wiemy, że TW Skorpion posiadał numer ewidencyjny 73179. Na dzień dzisiejszy nie udało mi się zidentyfikować numeru ewidencyjnego TW Marcin. Ale jak już mamy Skorpion, to już mamy praktycznie wszystko. Należy do najważniejszych oficerów operacyjnych Departamentu II SB i do najlepiej opłacanych. I clue. Zdałem sobie trud przy analizowaniu kasowych raportów i sprawozdań Funduszu Operacyjnego Wydziału 6 Departamentu II za lata od 1986 do 1989. Podałem tutaj numer sygnatury dla osób, które chciałby samodzielnie na przykład przeprowadzić taką analizę. Bo te raporty kasowe nam bardzo dużo mówią o profilu działalności, zainteresowaniach, o oficerach prowadzących, o strukturze, o ekonomii operacyjnej danego wydziału na rzecz konkretnych TW czy o środowisk, etc. Bardzo dużo można wywnioskować. I te cztery punkty to są takie najbardziej klucz, czyli nazwiska oficerów prowadzących, czyli ci, co kwitują odbiór pieniędzy operacyjnych jako z tytułu wynagrodzenia, tak, rozliczają się z kasą, częstość spotkań operacyjnych, no bo jeżeli biorę 3 razy w tygodniu, 10 razy w tygodniu, no to muszę co najmniej tyle razy albo ciut mniej spotkać się i mu przekazać te pieniądze. Efektywność pracy TW, jak dobrze płacę, dużo płacę, to znaczy, że on dobrze pracuje, tak? No i struktura obszarów zainteresowań operacyjnych Wydziału 6. Jak mam dużą częstość, że tak powiem, opłacania TW z określonego środowiska, to znaczy, że ten obszar zainteresowania jest największy. Jak jest mniejszy, no to znaczy, że jest marginalny. No i to jest slajd, który na przykład mówi właśnie, tak wygląda cover sprawozdania rocznego, tak, na dużych liczbach Funduszu Operacyjnego Wydziału 6. A to jest taki przykładowy arkusz. To jest połowa arkuszy. On jest A4. Na tych pozycjach od lewej strony mieści się 35. I teraz szybciutko Państwu wytłumaczę, tak? W lewym górnym rogu mamy Wydział 6, czyli oznaczenie tego wydziału, który rozlicza się z Funduszu Operacyjnego. Mamy okres, za jaki jest rozliczany. To są druki ścisłego zarachowania, oprócz tego zresztą tajne specjalnego znaczenia. I teraz, jeżeli weźmiemy te podkreślenie na żółto, tak? Czyli mamy 4 wypłaty w ciągu jednego dnia na rzecz opłaty wynagrodzenia TW Skorpion, z bardzo dużymi kwotami, to jest rok 88 i 180 tysięcy, to nie są przelewki, tak? I podpisuje się funkcjonariusz Krzyżanowski. Po prawej stronie mamy taką pozycję WYD, pozycja WYD, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 1. Oznacza w nomenklaturze zakwalifikowania, to jest bardzo ważne, to jest wynagrodzenie dla TW, dla osobowych źródeł informacji. 2 to jest zwrot kosztów operacyjnych, czyli
oficer idzie na spotkanie, wydaje na obiad na przykład, albo na wódeczkę. To jest właśnie pozycja numer dwa w kwalifikowaniu. Pozycja numer trzy to są koszty obsługi lokali konspiracyjnych oraz mieszkań konspiracyjnych. Jeszcze jest pozycja 4 i 5 dotycząca zakupów jakichś środków trwałych i tak dalej. To jest mniej ważne. Ale już tutaj widzimy, prawda, 25 maja mamy 4 pobrania takich kwot, 180 tysięcy, 10, 20, 30 tysięcy przez funkcjonariusza Krzyżanowskiego. Krzyżanowski był zastępcą naczelnika Wydziału VI. Był drugą osobę po Stanisławie Sienko. I to jest kontynuacja. Także widzimy, że po 5 dniach, 31 maja, są dwa wpłaty wynagrodzeń na rzecz TW Skorpion, 10-20 tysięcy. Ja zrobiłem analizę na dużych liczbach. No i to są dane dla mnie rewelacyjne, panowie, tak? Pierwsza kolumna to są roczne, w rozliczeniu rocznym kwoty całkowite wydatkowania Wydziału VI Departamentu II Kontrwywiadu SB na rzecz swojej siatki osobowych źródeł informacji. Dla roku 86 mamy to ponad 2 miliony złotych. Na rzecz TW Skorpion, czyli Mariana Pękalskiego-Welkotarskiego, wydano w ciągu jednego roku 86 1 256 tysięcy, co w strukturze wydatku daje nam 60%. I średnia po tych 4 latach jest ponad 60% wydatków z funduszu operacyjnego na rzecz wynagrodzenia TW, na rzecz TW Skorpion, czytaj Mariana Pękalskiego. Po prawej stronie zamieściłem dane GUS-owskie, jak wtedy Polacy zarabiali. Więc w 86 roku miesięcznie średnia krajowa 24 tysiące, rocznie 289 tysięcy. Czyli mamy tutaj czterokrotne przebicie średniej krajowej rocznej na rzecz TW Skorpion. To ja z krajową agenturą się nigdy nie zetknąłem, żeby tak opłacać. Owszem, zagranicznych agentów TW, którzy ściągali softwary czy pomagali w pokonaniu embarga COCOM, to tak, to w setkach, dziesiątkach tysięcy dolarów. A ja nigdy nie widziałem takich liczb w skali roku. W Polsce? Unikalny przypadek. Znaczy, i to nam mówi o tym, że Wydział VI odpowiedzialny za ochronę kontrwywiadowczą jednostek wojskowych Armii Radzieckiej był sfokusowany praktycznie na jednego agenta i jego działalność całą, którą on rozświetlał. To mówi. I teraz ty mówiłeś, że w Wydziale VI pracowało 20 paru funkcjonariuszy. Widziałeś taką linię? To ja wam teraz po kilka slajdów później pokażę, że 8 oficerów obsługiwało TW Skorpiona. 8 oficerów, włącznie z kierownictwem wydziału, czyli Stanisławem Sienko i Januszem Krzyżanowskim. To jedna są tak, czwarta. Jedna czwarta, dokładnie tak. Dobrze, i to idźmy dalej. Z tej analizy to są główni trzech oficerowie wyprowadzący TW Skorpion, czyli Mariana Pękalskiego. Ci, którzy łącznikowali go z centralną w warunkach konspiracyjnych, czyli w lokalach, w mieszkaniach konspiracyjnych, w warunkach zapewniających tajność spotkań, odbioru meldunków, wydania rozkazów. Czyli według, można powiedzieć, hierarchii, tak? Pułkownik Stanisław Sienko, naczelnik Wydziału VI Departamentu II SB, to jest od lewej strony na skraju, to jest zdjęcie z 1977 roku. Major Andrzej Krzyżanowski, zastępca naczelnika Wydziału VI Departamentu II SB, bardzo kluczowa osoba. Pracownik, potem funkcjonariusz UOP-u i naczelnik wydziału w zarządzie kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Pamiętacie, panowie, to jego oświadczenie Pękalskiego przed prokuratorem o istotnych źródłach? O tym, że służby nie rezygnują z istotnych służb, tak? Może być zachowana ciągłość operacyjna? Znaczy nie, no, że ciągłość operacyjna była zachowana niewątpliwie. No właśnie, tak jest. I major Janusz Frontczak, też kluczowa osoba, inspektor Wydziału VI Departamentu II, także funkcjonariusz UOP i panowie, no do 99 roku dyrektor zarządu 2A, tak zwanego Zarządu Ochrony Interesów Ekonomicznych Państwa Polskiego. Najprawdopodobniej był jeszcze funkcjonariuszem ABW, dlatego że to jest rocznik 53 czy 2, więc miał prawo jeszcze pracować. Nie udało mi się ustalić, czy rzeczywiście dalej kontynuował współpracę po zlikwidacji UOP i powstania w jego miejsce Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale czujemy tą ciągłość, prawda? Czujemy ciągłość operacyjną i ten parasol możliwy roztoczony nad Marianem Pękalskim-Welkotarskim, tak?
pozwoliłem sobie też przedstawić takie króciutkie biogramy tych osób. To znaczy przyglądajcie się tym twarzom, może gdzieś ich spotkaliście na drodze swojej działalności podziemnej. Nie pamiętam. W każdym razie podpułkownik Stanisław Sienko, syn Aleksandra i Heleny, rocznik 1939, związany zawodowo ze Szczecinem, a następnie z Warszawą. I tu jest właśnie to, o czym wspominałem. Znaczy, jest to prawdopodobna droga ściągnięcia Pękalskiego do Warszawy właśnie przez pułkownika Sienko, który od 61 roku do 77 pracował w Szczecinie i też po linii szóstej, sekcji szóstej. Możliwe, że tam się spotkali i jak Sienko przeszedł do centrali, ściągnął po prostu Pękalskiego do Warszawy. Wstąpił w 61 roku do organów, służył najpierw formacji ZOMO przez 4 chyba bodajże lata w Komendzie Wojewódzkiej MO w Szczecinie. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w Legionowie w 70 roku podjął służbę w sekcji 6 Wydziału 2 Kontrwywiadu Komendy Wojewódzkiej MO w Szczecinie. W tym samym roku awansowany na stopień oficerski podporucznika MO. W 77 roku przeniesiono służbowo do pracy w Wydziale 6 Departamentu 2 SB w Warszawie. Prawdopodobnie podczas swojej służby w Szczecinie poznał Mariana Pękalskiego i po przeniesieniu do Warszawy mógł go zarekomendować do pracy w centrali. W marcu 82 roku Sienko awansuje na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału 6 Departamentu 2 SB. W 1985 roku obejmuje już stanowisko naczelnika Wydziału 6, którym kieruje do końca istnienia SB. W tym samym roku ze względu na sukcesy operacyjne zostaje w trybie przyspieszonym awansowany na stopień podpułkownika. W czerwcu 1986 roku z 6 innymi funkcjonariuszami podległego wydziału brał udział w porwaniu działacza Grupy Oporu Solidarni Michała Mireckiego. Z tytułu bezprawnego pozbawienia wolności Michała Mireckiego zostanie w 1992 roku oskarżony wraz z Januszem Krzyżanowskim, czyli tym drugim kluczowym oficerem prowadzącym TW Skorpion, czytaj Mariana Pękalskiego, i Januszem Seredą, który był wtedy dyrektorem Departamentu II Kontrwywiadu, przez prokuraturę wojewódzką w Warszawie przed Sądem Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział 5 Karny, który zastosował wobec oskarżonych przepisy amnestyjne 7 grudnia 1989 roku i nic im się nie stało. W opinii służbowej z 1987 roku tak został scharakteryzowany. Właściwie i z pełnym zaangażowaniem kieruje i nadzoruje pracą wydziału, który w minionym okresie, dzięki podjęciu szeregu złożonych kombinacji operacyjnych, osiągnął szczególne wyniki w zwalczaniu antysocjalistycznego podziemia. Osiągnięte rezultaty uzyskały wysoką ocenę kierownictwa resortu i państwa. Ja myślę, że to oznacza, że nawet KC czytało meldunki Pękalskiego o tym, co wy robicie. Tak mi się wydaje. Tak, może... no tak, to tam w którejś z mojej spraw jest też, że było zainteresowanie wyższych czynników. Znaczy na pewno czynników. MSW robiło coś takiego jak informacje dzienne, które według klucza otrzymywały władze partyjne odpowiedniego szczebla. I na pewno te informacje musiały mieć odzwierciedlenie właśnie w tych informacjach dziennych. Znaczy ja myślę, że ten zapis, ta pochwała polegająca właśnie na zwróceniu uwagi, docenieniu przez najwyższe władze resortu i państwa, no mówi jednak o jakimś ekstraordynaryjnym zaciągnięciu informacji na podstawie meldunków Pękalskiego i jego rezultatów jego działalności. Tak uważam, że jakieś specjalne raporty, specjalne opracowania, specjalne dekretacje. Bardzo prawdopodobne. Tak mi się wydaje. W 1989 roku mianowany w trybie przyspieszonym na stopień podpułkownika SB. W tym samym czasie składa raport o delegowaniu do pracy za granicą bez skutku. W marcu 1990 pisze wniosek o zwolnienie z pracy i skierowanie na komisję lekarską. Członek PZPR do rozwiązania partii w styczniu 90 roku. Zaciekły antyklerykał w ankiecie osobowej sposób następujący podał informację o swojej córce marzenie, cytuję, urodzona w 1963 roku, nieochrzczona. Znaczy ja panu powiem, że różne rzeczy, czytałem setki ankiet osobowych wypełnianych przez oficerów. Pierwszy raz się spotkałem, że ktoś się pochwalił, że jego córka jest nieochrzczona. Bezwyznaniowy, tak. Katolik niepraktykujący, tak. Ale żeby charakteryzować najbliższą swoją rodzinę przymiotnikiem nieochrzczony, pierwszy raz widziałem coś takiego.
a człowiek się urodził na terytorium II Rzeczpospolitej, tak? Bardzo ciekawa postać, panowie. Major Janusz Krzyżanowski, syn Michała Marianny, urodzony w Kazachstanie w 1943 roku. No to jest dziecko wywiezionych z Sybiraków. Ze Słańców, tak. No. Związane z miastem Warszawa od kiedy repatriowali się od 1945 roku. W służbie w organach bezpieczeństwa od 1970, w PZPR od 1965. W latach 70-72 w Komendzie Stołecznej MO Wydział III, czyli cały czas opozycja. W 1975 roku kończy studia zawodowe w Wyższej Szkole Oficerskiej imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie. W tym samym roku mianowany na stopień oficerski podporucznik MO. Od 1975 służba w Centrali Departamentu II Warszawie, najpierw w Wydziale IV, a następnie w Wydziale XIII. W 1982 roku awansowany na stopień kapitana w Wydziale VI od 1983 roku. W marcu 1984 roku awansowany na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału VI Departamentu II SB. W tym samym roku zostaje skierowany do odbycia 5-miesięcznego kursu specjalnego w szkole KGB w Moskwie. W czerwcu 1986 bierze udział w porwaniu Michała Mireckiego. Podobnie jak w przypadku Sieńko, oskarżony jednakże objęty przepisami ustawy amnestyjnej. W tym samym roku, to jest 1986, mianowany na stopień majora w SB do momentu rozwiązania służby. Potem w UOP, gdzie zajmował stanowisko zastępcy naczelnika w zarządzie kontrwywiadu UOP. W służbie prawdopodobnie do końca istnienia Urzędu Ochrony Państwa. Akta personalne funkcjonariusza SB Janusza Krzyżanowskiego przechowywane były w zbiorze zastrzeżonym Instytucie Pamięci Narodowej do marca 2012 roku. Tutaj a propos jego szkolenia, w 2013 roku, tak, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała taki dokument, który można powiedzieć jest równoważny z raportem przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej WSI po likwidacji WSI z 2007 roku, który był pewną taką opowieścią, mapą instytucjonalnego rozpracowywania służb bezpieczeństwa przez KGB poprzez system szkolenia, czy to w szkołach w Moskwie KGB specjalnych, czy też w Leningradzie. I tak samo jak w raporcie przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej WSI ujawniono listę oficerów WSI, którzy byli szkoleni na szkołach GRU bądź KGB, to było tam ponad 300 pozycji, ponad 200 pozycji ABW też ujawniło, w tym właśnie takim numerze wyjątkowym przeglądu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatytułowanym Współpraca SB-PRL z KGB ZSSR w latach 1970-1990. Próba bilansu. I pod pozycją 151 ujawniono szkolenie 5-miesięczne specjalne Janusza Krzyżanowskiego. W tym czasie, kiedy został zastępcą naczelnika Wydziału VI. Jak panowie chcecie ze mną dyskutować i podnieść, że tak powiem, rzucono wam rękawicę, że to nie jest jakoby przesłanka na to, że to tą drogą Rosjanie mogli zarządzać, infiltrować za pomocą agentury Wydziału VI środowisko grup oporu, jestem gotowy bronić tej tezy i z wami się sprzeczać. Ale nikt nie będzie zarzucał takich rzeczy. Ja tylko mówiłem, że inne służby również były przez KGB infiltrowane i że w innych służbach pewnie takie same działania były prowadzone. Może Wodku, ty w takim razie jakby posponujesz tę poszlakę. Może będziesz adwokatem diabła, no nie. No sorry, nie będę. Nie protestuję, ale to jest wątek, który wymaga dalszych badań, bo jest to bardzo mocno niezbadane. Ciągle mamy jakieś przyczynki, jakieś poszlaki. Ciągle za mało wiemy na ten temat. Jest jeszcze jedno nazwisko. Ja tutaj w tych slajdach je nie ujawniłem. Oficera z Wydziału VI, dlatego że nie znalazłem żadnej linka, zaraz powiem o kogo chodzi, do tego, że zajmował się TW Skorpion, czyli prowadził, czy był w jakiś sposób pośrednio zaangażowany w sprawę pracy operacyjnej Mariana Pękalskiego. On się nazywa pułkownik Kodem Przesmycki.
To jest kolega Krzyżanowskiego Janusza, bo byli na tym samym kursie specjalnym KGB 5-miesięcznym w Moskwie. Z tego samego wydziału. Ja już znalazłem dwie osoby z tego wydziału, który w latach 80., w połowie lat 80. był na specjalnym kursie 5-miesięcznym KGB w Moskwie. A na czym polega, jakby to powiedzieć, doniosłość tej informacji? Wtedy, kiedy w 1999 roku był zastępcą dyrektora zarządu kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa, tenże Przemysław Przesmycki. Czyli jakby jakby analogiczna sytuacja do wojskowych służb informacyjnych, tak, że ludzie szkoleni, wychowani przez GRU kierowali wywiadem i kontrwywiadem WSI, a tu się okazuje, że ludzie szkoleni przez KGB na specjalnych kursach 5-10-miesięcznych, jak tam jest, kierowali polskim kontrwywiadem cywilnych służb specjalnych. Czekamy na otwarcie sowieckich archiwów, ale chyba nie za naszego życia. Wszystko jest możliwe. Trzecia osoba, też bardzo ważna, kluczowa, jeżeli chodzi o oficera prowadzącego TW Skorpion, czytaj Mariana Pękalskiego, major Janusz Frontczak, legalizacyjne nazwisko Chmielewski, to jest człowiek po KKW, po szkole wywiadu. Syn Bolesława Alicji, 52 rocznik, mieszkaniec Warszawy. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, politologia, w Służbie Bezpieczeństwa od 1975 roku, absolwent 10-miesięcznego kursu wywiadowczego w OKKW, rocznik 1975-76, czyli ośrodek kształcenia kadr wywiadu w Kiekutach Starych, w Departamencie II od 1976 roku. Do 1982 roku w Wydziale 13, od 83 roku w Wydziale 6 Departamentu SB. W 1982 mianowany na stopień kapitana, w 1986 bierze udział w porwaniu Michała Mireckiego, ale bezkarnie. Nie postawione mu są zarzuty i nie akt oskarżenia. W tym samym roku awansowany na stopień majora. W 1988 przechodzi na etat niejawny i zostaje skierowany do pracy pod przykryciem w PLOT. WOP od 1990, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Ekonomicznych Państwa WOP do 1990 roku. Prawdopodobnie funkcjonariusz ABW, wskazuje na to po prostu data urodzenia. Akta personalne funkcjonariusza SB były przechowywane w zbiorze zastrzeżony IPN i odtajnione dopiero w październiku 2015 roku. To jest cała lista 8 osób, która zajmowała się grupami oporu poprzez prowadzenie mniej lub bardziej incydentalne TW Skorpion. Czyli mamy od góry pułkownik Stanisław Sienko, naczelnik wydziału, major Janusz Krzyżanowski, zastępca naczelnika, major Janusz Frontczak, Welchmielewski, kapitan Andrzej Burda, kapitan Waldemar Rosołowski, kapitan Więckiewicz Mirosław, porucznik Zbigniew Maciej Kaczmarski, Wymaćkowski, nie żyje, porucznik Leszek Ciecholewski. Z wyjątkiem kapitana Mirosława Więckiewicza wszyscy brali udział bezpośredni w porwaniu, nielegalnym przetrzymywaniu Michała Mireckiego, aktywnego członka grup oporu Solidarni. Poza funkcjonariuszem SB Stanisławem Sienko oraz Zbigniewem Kaczmarskim, który zmarł w maju 1989 roku, wszyscy pozostali zostali przyjęci do służby w Urzędzie Ochrony Państwa. Jak panowie zobaczycie na roczniki, to ci ludzie w początku lat 80. mieli trochę ponad 30 lat. Bardzo łatwo mogli przenikać i współpracować z wami nawet na obrzeżach. Nawet mogliście widzieć, nie wiedząc o tym. Oni mogli gdzieś być za plecami, ochraniając Pękalskiego. A to jest końcowy slajd, ich twarze. Niech one to już tam zostają. I teraz tak, wracając do tej mojej tezy, znaczy tezy, no hipotezy tak naprawdę. Moim zdaniem istnieje naprawdę duże prawdopodobieństwo, że poprzez właśnie strukturę Wydziału VI, za osadzenie we współpracy z KGB w ramach ochrony kontrwywiadowczej, tych poziomych kontaktów, pragmatyki służbowej kontaktowania się osobistego z oficerami KGB na terenie Polski, tego, że Pękalski wywodzi się z tej sekcji, że mógł mieć już w Szczecinie poprzez robienie dyplomu, pracy operacyjnej, realizowania konkretnych ustaleniowych zleceń na rzecz KGB miejscowego, mógł wejść już w kontakt osobisty z KGB. I stąd może nieprzypadkowe jest,
że razem z Sienką trafili do centrali, do Warszawy, do Wydziału VI, a potem po stanie wojennym został skierowany do rozpracowania MRKS-u i Grup Oporu. No pełna zgoda, tylko pytanie, dlaczego, czym zasłużyliśmy sobie sowieckim służbom na tak szczegółowe rozpracowywania nas? Pan Waldemar ma odpowiedź na to. No ja też się czuję bardzo dumny, zakładając, że tak, te dane wszystkie są zgodne z prawdą, a nie mam powodu sądzić, że nie tym, że zainteresowało się nami sąsiednie mocarstwo. Ale wydaje mi się, że równie ciekawe są dalsze losy naszego bohatera. Wszak nie jest to przypadek, że jego wydawnictwo było jednym z najbardziej ważących wydawnictw na tak zwanym rynku wydawniczym w Polsce. Było to pierwsze wszak wydawnictwo, które się odważyło wydać Ślackiego chociażby. Prawda? Przez wiele lat dziwnym trafem budowało swoją pozycję na książkach, autorach odrzucanych przez wszystkich innych. Wydawnictwo Rytm to była bardzo poważna firma. Wokół wydawnictwa Rytm, bez względu na to, jakie mogły krążyć pogłoski czy opinie o jego osobie kierującej, no trudno powiedzieć właścicielu, tam się to zmieniało, grupowali się ludzie, pisarze, ludzie piszący, mający duże znaczenie, nie, że tak górnolotnie powiem, dla kultury. Zadziwiające dla mnie było w tym wszystkim, zadziwiająca była reakcja tego środowiska na artykuł Włodka. Oczywiście pierwsza odezwała się standardowo Gazeta Wyborcza z jednym artykułem broniącym w jakimś tam sensie Kotarskiego, to nie pamiętam nazwiska tegoż człowieka, który napisał ten artykuł, ale to jest jakby mniejsza sprawa. Natomiast to Włodek powinien pamiętać, w jaki sposób zareagowali ludzie, którzy zlecali czy oddawali swoje książki Kotarskiemu. Praktycznie cała ta afera przeszła w sumie bez echa. Niewielu w tej chwili, no, zachowanie samego naszego bohatera, prawda, przez rok nie pokazywał się na branżowych imprezach, co mogę stwierdzić, bo obserwowałem to, że tak powiem, dość uważnie, ale później sprawa zniknęła. Wszystko wróciło do normy. I teraz wracając do przytoczonych przez pana danych. Rzeczywiście to, że był finansowany w sposób, jak mówicie, niespotykany. Średnio 60% wydatkowanego budżetu w skali roku na jednego TV. Znaczy na jednego albo nasze. Znaczy tak, ale tak, Wydział VI, nie mówimy o całym departamencie, no te kwoty były większe na cały departament, a tych wydziałów to było kilkanaście operacyjnych, o ile dobrze pamiętam. Natomiast no, albo na niego osobiście, no, albo może on był rzeczywiście agentem rezydentem i pod sobą miał tych trzech tajnych współpracowników, o którym powiedział w zeznaniu przed prokuratorem Instytutu Pamięci Narodowej. I wtedy to by troszeczkę tłumaczyło te olbrzymie. No, jest jeszcze teza, że przepalali pieniądze, że była to zwykła malwersacja. Tak, ale ja nie do tego zmierzam. Jeżeli tak duże pieniądze były kierowane, szczególnie w tych ostatnich latach, powiedzmy jest to już końcówka lat 80., do TV Skorpion, i on tak później gładko wchodzi w nową rzeczywistość. No moim zdaniem nie jest to przypadek. Nie jest to przypadek. Chce pan, panie Bernardzie, powiedzieć, że to jest zaprogramowanie działalności. Jest to perspektywiczne ustawienie. W jakimś sensie kontynuacja jego bardzo owocnej działalności w okresie stanu wojennego. A to by się zgadzało, panie Malnerze, bo przecież w książce Ramontowskiego, przepraszam, tak, 100 razy głową w mur, jest powiedziane, że to on sprowokował ten konflikt, w wyniku którego ta komisja pojednawcza zaproponowała podział, w cudzysłowie, majątku Grup Oporu Solidarni. Oczywiście. I to ludzie, skończę, według autora, rekomendowali te rozwiązania, które byli znani z przychylności wobec Kotarskiego.
Czy to za daleko posunięta no tak, nie, nie. sytuacja? Taka jest prawda. Taka jest prawda. Ja w tym momencie muszę dodać jeden wątek. Druga połowa lat 80. to jest okres Eldorado finansowego dla dużych podziemnych wydawców. Szły rocznie sumy, rząd wielkości, kilkaset tysięcy dolarów, mówię o wspieranie działalności wydawniczej rocznie. Przypomnijmy sobie, jakie były przeliczniki, jakie to były ogromne sumy. W pewnym momencie o podziale pieniędzy decydowało tak zwane konsorcjum wydawców niezależnych. To się troszeczkę zmieniał skład, ale to było 8, góra 10 największych oficyn i w to wszedł Rytm. Nieprzypadkowo Marian Kotarski prowokował ten konflikt i chciał przejąć kontrolę nad tym wydawnictwem, dlatego że za tym szły ogromne pieniądze. Pewien trop dał mi taki zagraniczny w Szwajcarii przedstawiciel grup oporu Marcin Brynda, który załatwił jedną dużą dotację w wysokości 20 tysięcy franków szwajcarskich i on mi później po kolei opowiedział i udokumentował, jaka była droga tych pieniędzy do rąk Mariana Kotarskiego. Po tym wszystkim skorzystałem z okazji... Zachód finansował OSB. Tak było. Ale moment. Poprosiłem przy jakiejś tam okazji Irenę Lasotę, żeby mi dostarczyła wydruki dotyczące dotacji dla poszczególnych wydawców, które jakby od niej wychodziły. Tak? Jak sobie to policzyłem, to wydawnictwo Rytm otrzymało nie mniej jak 40 tysięcy dolarów. Ogromne pieniądze na tamte czasy. A wydawnictwa niezależne były też finansowane nie tylko przez Lasotę, ale z innych źródeł. Mówimy o tym, że to jest ogromny biznes. Także to nie były kwestie ambicjonalne tylko, czy jakieś polecenia służbowe, żeby ten rytm przejąć do końca, tak? To były ogromne pieniądze. Dobrze, ale to wiemy przecież, że komuniści przygotowywali się na transformację. SB na takim poziomie, Pożogi, Seredy, Kisztaka, ponieważ była wyżej, dalej widzieli, tak? O skutkach tej tak zwanej transformacji, tak? I mogli planować na poziomie operacyjnym przejmowanie pewnych obszarów działalności gospodarczej, jakim jest między innymi obszar działalności wydawniczej. No bo rzeczywiście Rytm, tak panie Waldemarze, pan mówi, no to ja sam pamiętam, że dla kształtowania świadomości historycznej odegrał bardzo ważną rolę. Ja powiem tak, no pozytywną z mojego punktu widzenia, bo znajdowałem tam bardzo ciekawe pozycje. No ale może właśnie w tym tkwi ta diabelska, można powiedzieć, przebiegłość, żeby cały czas kontrolować to, ten obszar kształtowania świadomości, który jest istotny, główny, newralgiczny, tak? I może o czymś w pewnym momencie zadecydować, prawda? Jeden taki ciekawy, myślę, przypadek. Druga połowa 1988 roku do wydania jest przygotowana taka bardzo obszerna, dwutomowa pozycja pod tytułem Droga Nadziei Lecha Wałęsy. I teraz możemy prześledzić, ja kiedyś to robiłem, jaką drogą to wszystko przechodziło. Od tajnego współpracownika do tajnego współpracownika, do tajnego współpracownika, do oficera Służby Bezpieczeństwa, który to wydaje w olbrzymim nakładzie. Wtedy to jest biznes wielki. No tak, bo to Rytm wydał tą książkę pierwszą, tak. Nie, ale to jest jakby spójne na przykład z działalnością Biura Studiów, które przecież zakładało podziemne wydawnictwa. Mówiłem o tym konsorcjum wydawnictw niezależnych. Tak mniej więcej połowa była prowadzona przez agentów bezpieki, bo to był Mikłasz, to był szef oficyny literackiej z Krakowa, ktoś jeszcze. Także pełna kontrola nad dużymi przepływami pieniędzy
i w tym jest ulokowany Marian Kotarski jako rytm. No i jeszcze chciałem opowiedzieć o, znaczy sprowokować panów do opowieści o skutkach tych no, negatywnych, drastycznych działalności operacyjnej Mariana Kotarskiego, Pękalskiego, Welkotarskiego w strukturach podziemnych. Jednak ludzie szli do więzienia. Jednak były co najmniej dwa porwania. Tak? Znamy porwanie z czerwca 1986 roku Michała Miereckiego, ale w styczniu był porwany Piotr Mazurek. Dokładnie tak. No nie... Jeszcze mamy tego, jeszcze mamy Kurskiego. No mamy jeszcze, tak, tak, bo Jacka mówimy o próbie samobójczej, znaczy nie próbie, tylko samobójstwie, tak? Wyskoczenie tam z siódmego piętra. To Mazurek. To Mazurek, dokładnie tak. A czy jeżeli chodzi o tak zwaną panią Jadzie, możemy łączyć to z działalnością Miastowskiego, możemy łączyć z działalnością Kotarskiego? Nie sądzę, nie jest to ten czas. Poza tym nie mieliśmy z nim wtedy absolutnie żadnych kontaktów. Może pan przybliżyć tą historię tak naszym widzom, bo nie, my w Hasłowo wiemy o jaki wypadek, znaczy wypadek, o zdarzenie smutne chodzi, ale w kilku słowach. Jedną z osób współpracujących z grupą, którą współorganizowałem, była pani Jadwiga Kryńska. Była to osoba, która użyczała nam swojego lokalu, czasu, kawałka życia. To była mieszkanka Warszawy. I sprawowała nad nami właściwie jakąś taką, jak się często śmieliśmy, matczyną opiekę. I cała tragedia rozpoczęła się w grudniu 1982 roku, kiedy jedna z sekcji mojej grupy wpadła po prostu i na skutek po prostu SBCja, wykorzystując zeznania jednego z ludzi, który bywał w mieszkaniu pani Jadwigi, zjawiła się tam, zatrzymała ją. Przeszła 48 godzin przebywała w Pałacu Mostowskich. Ale szczerze mówiąc, osoba bardzo jej bliska, która zetknęła się z nią następnego dnia po tym, jak została wypuszczona z Pałacu Mostowskich, a to jest osoba, która znała ją przez kilkadziesiąt lat, mówi, że jej nie poznała po tych dwóch dniach. SBCja zastosowała wobec niej najbardziej wredne metody przesłuchań. To była kobieta mająca 40 kilka lat, mająca córkę i wnuczkę maleńką, za którą przepadała. Zastosowano, jak mówię, wobec niej no najbardziej, no, trudno jest znaleźć określenie, metody psychicznego przede wszystkim nacisku. Pani Jadwiga, gdy wyszła z... Ale muszę stwierdzić, że nie udało im się złamać pani Jadzi. Nie zeznała niczego na temat nas. Po wyjściu z Pałacu Mostowskich pani Jadwiga... Pani Jadwiga zrobiła jedno, zamknęła większość swoich życiowych spraw i poszła do szpitala. Była kiedyś pielęgniarką i nie było to problemem dostać się do szpitala, w Wołominie. I tutaj jest no, wielka jedna zagadka. Znaleziono ją pod oknami, była na oddziale chirurgii na czwartym piętrze, o ile mnie pamięć nie myli, tego szpitala i znaleziono ją między wizytą pielęgniarki a lekarza pod oknami tego szpitala. Zginęła i
Istnieją jak zwykle dwie hipotezy. Jedna to jest taka, że żeby obronić przede wszystkim swoją rodzinę i nas także, sama zrobiła to, natomiast drugą hipotezą jest to, że ktoś jej pomógł w tym. Taka to była historia. A czy tą historią tak zwana Komisja Rokity się zajmowała? Tak, Komisja Rokity zajmowała się tą historią. Sprowadziło się do tego, że stwierdzili fakt, że pani Jadwiga zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Prokuratura rozpoczęła śledztwo, o ile mnie pamięć nie myli, w 90 roku. Śledztwo ograniczyło się chyba do dwóch przesłuchań. Przesłuchiwano chyba między innymi mnie i lekarza, który się kontaktował z panią Jadwigą i szczerze mówiąc wszystko ucichło. Co jakiś czas, nie wiem z jakiego powodu, sprawa odżywa, to widocznie ktoś się na to natyka, to dziennikarze, czasami radiowi podejmują tę sprawę, próbując ją, mam nadzieję, że próbują nagłaśniać ją w celu wyjaśnienia. Nakręcono nawet film na temat pani Jadzi pod tytułem Jadziunka, o ile mnie pamięć nie myli. I tak ta sprawa wygląda. No jest jedną z tajemnic tych czasów. Ja tylko chciałbym, zrobiłem jeszcze dwa tury jakby wypowiedzi, mam jakby prośbę do naszych gości, ale wszystkich tych, którzy chcą zadać pytania jeszcze na koniec naszym gościom, to prosimy przez czat. Ja trzy wybiorę i jakby tak przekażę. Natomiast chciałbym, żebyśmy oprócz tego apelu o ewentualne pytania, jeżeli takie będą po stronie widzów, no jednak dokonać pewnego bilansu tej negatywnej działalności Kotarskiego. Jeżeli chodzi o wymiarze ludzkim, panowie, jakie straty w ludziach moglibyśmy wymienić jego działalności pośredniej i bezpośredniej? Może jeszcze kontynuując tę wypowiedź, jedną z takich dla mnie najbardziej ewidentnych spraw związanych bezpośrednio z działalnością Kotarskiego jest przykład Marka Gajka Dratwy. To jest człowiek, który zastąpił mnie po moim aresztowaniu w kierowaniu grupą. Jak wspominałem chyba, Marek miał od praktycznie pierwszej chwili, pierwszego kontaktu z Tadeuszem wobec niego wielkie wątpliwości. Utwierdzał się z każdą chwilą w tym, że jest to niezmiernie podejrzana osoba. Nie dopuścił do kontaktów Tadeusza z resztą grupy. To znaczy stanowił taki bufor między Tadeuszem a resztą naszej grupy. Także Tadeusz nie mógł zinfiltrować pozostałych z właśnie tej naszej grupy. Marek jesienią 83 roku został powołany do wojska. Czyli suponuje pan, że Kotarski przez działania oficera łącznikowego, kierownictwa departamentu sprowokowano... Kotarski nie mógł przeniknąć dalej. Tak. I usunięto przeszkodę poprzez powołanie do zasadniczej służby wojskowej. Nie chwaląc się ani swoich chłopców, jak to mówię czasami, była to grupa uważana za jedną z bardziej aktywnych grup. I przypuszczamy, że Kotarski chcąc eliminować Marka Gajka, miał nadzieję, że jego zastępca podejmie z nim kontakty. Marek został powołany do wojska po odbyciu tego okresu rekruckiego. Nagle, nie wiadomo z jakiego powodu, został praktycznie wywieziony ze swojej jednostki, zakuty w kajdanki i wywieziony do Bartoszyc. W Bartoszycach była wyjątkowo specjalna jednostka wojskowa, jak ci, którzy mieli z nią okazję się zetknąć, twierdzili, że słynna kopalnia karna w Orzyszu nie była tak opresywna, że tak powiem, jak ta jednostka. No ja widziałem Marka, jak zmienił się po tym półtora roku przebywania tam.
Sprowadza się to do tego, że jak czasami mówił, piorąc skarpetki, musiał się wokół siebie rozglądać. To już mamy jedną ofiarę, tak? Jak jeszcze możemy mieć związane? Ja może zacznę od czego innego, od wypowiedzi Tadeusza Kotarskiego, nie, Mariana Kotarskiego po opublikowaniu przez Włodka jakby informacji o tym, kim on jest, że przecież on nikogo nie skrzywdził, nikogo nie chciał krzywdzić, tylko chciał chronił wręcz. Chronić, nas chronić. To taki był, też tam było tak, bo to akurat mogę o czymś wspomnieć, też było, że chronił nas, żeby nie pojawiała się broń, żeby jakieś tam takie rzeczy. Środki żebyśmy, wybuchowe, tak. Tak, znaczy środki wybuchowe to się pojawiły, bo to nie, niestety. Nie, ale o broni mowa i otóż z takich moich kontaktów z właśnie MRKS-em wiem, że to Kotarski próbował, że tak powiem, próbował robić taką rzecz, że próbował namówić ludzi do tego, żeby wzięli broń. Że on ma tam, Wałęsa, że on ma tam dostęp tak, do Wyszkowskiego z granatami na komendę. Ma tam na tego, więc on im załatwi i to charakterystyczne w ramach prowokacji. Ja nie wiem, czy w ramach, bo do mnie też broń trafiła, tylko nie wiem, czy ona była podarowana przez Kotarskiego, czy inaczej. Natomiast no ja mam powody przypuszczać, tu niestety mi się nie udało tak jak Dratwie zabezpieczyć całkiem mojej grupy przed dotarciem do niej Kotarskiego. Starałem się jak mogłem i dopóki mogłem, ale ponieważ no, punkty kolportażu, punkty jakieś, to one musiały być jednak znane. To on się gdzieś tam zaczął mi pojawiać w grupie, a mnie dość szybko, że tak powiem, wtedy z tego wyeliminowano do aresztu włącznie, tak? Ale pana zamknięcie pośrednio bądź bezpośrednio pan łączy jednak z działalnością operacyjną Kotarski, to on... Tak, zdecydowanie łączę z działalnością... To też taka forma usunięcia po to, żeby tak, móc znaczy, głębiej dokładnie, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Tak, metody Tadeusza były bardzo ciekawe. Dratwa opowiadał mi, że pewnego razu usiłował nakłonić jego i całą naszą grupę do tego, żeby dokonywali kradzieży części samochodowych. Zlecał to, podobno twierdził, że potrzebne są niezmiernie do jakichś tam organizacyjnych celów i usiłował ich zmusić do tego, żeby dokonywali. Taka kryminalizacja tego działalności, dokładnie tak? Po to, żeby móc potem przed dzienniku telewizyjnym i na konferencjach Jerzego Ubana właśnie udokumentować. Ja nie myślę, że chodzi tu o to, żeby pokazywać to aż w telewizji, ale wystarczało to do skompromitowania ludzi po prostu. No myślę, że też chodziło o to, żeby móc pokazać w telewizji, jak to bandyci spod znaku Solidarności kradną zamiast walczyć. Tak? Ale w tych bajeczkach, które są produkowane na obronę takich osób jak Marian Kotarski, to nagle dowiadujemy się, że Wydział VI to tacy właściwie wychowawcy, którzy mieli do czynienia z niesfornymi dziećmi, które się niebezpiecznie bawiły i oni musieli uchronić ich przed nimi samymi. Czasem dać po łapach, czasem przyłożyć, ale generalnie wszystko dla ich dobra. No, bajeczki. Natomiast oczywiście moglibyśmy taką listę osób, które są ofiarami działalności Kotarskiego sporządzić, pewnie byłaby niemała, ale ja chciałem zwrócić uwagę na jedno, że on i inni agenci dostarczali tak precyzyjnych informacji, że na dobrą sprawę
SB była w stanie rozbić właśnie wszystkie struktury i takich wyroków skazujących mogło być więcej. Dlaczego tak się nie stało? Nie dlatego, że oni byli tak łaskawi i chcieli tylko wychowywać, ale wielokrotnie w różnych notatkach widziałem taki zapis, że zgoda na podjęcie pewnych działań może być udzielona tylko i wyłącznie, jeżeli nasze źródło nie zostanie zdekonspirowane, czy istnieje podejrzenie, że może taka być... Taka sowiecka zasada ochrony źródła. Poza tym to jednak specyficzna metoda działań kontrwywiadu. Po co likwidować strukturę, którą się ma jak na widelcu, którą się ma rozpracowaną? Kiedy oni sobie doskonale zdawali sprawę, że nawet jakieś tam skazanie, wyrok, szybko amnestia, wychodzą, przegrupowują się, jeszcze wyciągają wnioski z wpadki i całą pracę trzeba rozpoczynać od nowa. Po co? Dla nich celem było nie rozbicie struktur, tylko posiadanie pełnej kontroli. Bo z ich punktu widzenia tak naprawdę mógł nastąpić moment zagrożenia, jakiegoś wielkiego napięcia, nastrojów społecznych i tak dalej. Taka godzina W, tak jak dali się zaskoczyć w 80 roku, kiedy przyszła nagle taka fala, tak? A mając te struktury pod kontrolą, oni mogli w ciągu 10 dni zgarnąć i wyizolować wszystko. Dlatego nie chcieli, mając pełną kontrolę operacyjną, tak naprawdę rozbijać do końca struktur. To rozumiem, że dlatego likwidowali tych, którzy nie dopuszczali ich do głębiej, do struktur. Ale to powiedzmy w takim razie... Ci, którzy byli dla agentury zagrożeniem, bo mieli podejrzenia... Powiedzmy o tym przypadku Piotra Mazurka, tak? Dobrze imię mówię, tak? Piotr Mazurek. Tak, i tej udanemu samobójstwu. Znaczy, opowiedzcie, że tak powiem, genezę tego i przebieg wypadku. Ja tego przypadku nie znam bliżej, także może... To zostało opisane w tej książce 100 dni Ramontowskiego, tak? Ty, Piotrze, może. Ramontowskiego, tak. Też nie znam dokładnie tego przypadku, aczkolwiek Piotr Mazurek gdzieś tam się w moich okolicach spraw pojawia. Z tego co wiem, to tu jest bardzo uzasadnione podejrzenie, że Piotrowi ktoś w tym samobójstwie pomógł. Tutaj nawet nikt chyba nie podważa takiej tezy, że to nie było samobójstwo samobójcze, tylko to było samobójstwo przy pomocy. I to w zasadzie tyle mogę powiedzieć. Jest taki podobny przypadek Pyjasa. Do dzisiaj nie znamy wszystkich okoliczności śmierci, ale istnieje bardzo taka mocna hipoteza, że został zabity dlatego, że w pewnym momencie posiadał już pewność co do roli Maleszki. I trzeba było tą przeszkodę, żeby źródło nie zostało jakby zdemaskowane, że trzeba było tutaj radykalnie działać. Podobny mógł być przypadek Mazurka. Odwrotnie, bo w książce jest powiedziane, że najprawdopodobniej go zwerbowali i on się z tym nie pogodził. Że się z tym nie pogodził. I tak i po wizycie dwóch smutnych panów nastąpiła ten nieszczęśliwy wypadek. Tak? To tak jest to sformułowane. Jak wie, akurat tego nie znam bliżej. Tak. No, zresztą to się wszystko zgadza, dlatego że bo on miał podlegać porwaniu, tylko to nie zostało w jakiś sposób udokumentowane, czy też opisane, oprotestowane, tak jak w przypadku Michała Mireckiego. Przecież Michał Mirecki został w czerwcu 1986 roku porwany i przywieziony do tajnego ośrodka kontrwywiadu w Magdalence pod Warszawą po to, żeby zwerbować. Tak? I przetrzymywany i męczony psychicznie, ostatecznie się zgodził na tą współpracę, podpisał to, co miał podpisać, natomiast zachował się w porządku, wychodząc, prawda, ujawniając to, nagłaśniając, etc. I to zostało, że to powiem, ale rozumiem, że z tej opowieści autora 100 razy głową mur wynikało, że świętej pamięci Mazurkowi się nie udało, że tak powiem, to
załatwić tak, jak Michałowi Mireckiemu się udało. Tak? No tak, tylko nie udało mu się raczej dlatego, że mu pomogli niż odwrotnie. Ale to rozumiem, tak, bo... że wystawił go, mógł go wystawić Marian. Znaczy, no, zdecydowanie tak? i być może jakby ponosi pośrednią odpowiedzialność za to, co się... Ja uważam, jakby bezczelnością właśnie taką, no to już mówię o dzisiejszych czasach, tak, że taka postać i kanalia, można powiedzieć, moralna, jakim jest Marian Pękalski-Wilkotarski, ma czelność w Anno Domini 2020 roku odmawiać informacji prokuratorowi o trzech innych tajnych współpracownikach grupy, który najprawdopodobniej sam wytypował do współpracy, bo to była istota działalności oficera prowadzącego. Oprócz zaciągania informacji, oprócz oczywiście kierowania, przyjmowania kontroli różnymi intrygami, typowanie do współpracy, czyli bierze całą odpowiedzialność moralną, prawną za wskazanie osób do tego, żeby przy różnych metodach, że tak powiem, werbunku osiągnąć ten cel. Ale no, zdarza się tak, że ludzie nie wytrzymują tego psychicznie. Mają prawo nie wytrzymać, ten efekt złamania się i czasami skaczą przez okno. Tak? Ja, że tak powiem, tak samo jak krytycznie patrzę na prokuraturę IPN-u, tak samo patrzę krytycznie na śledztwo, które jest prowadzone, czy też było prowadzone do niedawna w sprawie właśnie udziału Mariana Pękalskiego-Wilkotarskiego w porwaniu Michała Mireckiego. Bo moim zdaniem powinno się to rozszerzyć na cały obszar, dlatego proszę o bilans ofiar osobowych. To powinno się rozszerzyć to śledztwo na wszystkie potencjalne ofiary działalności i skutków działalności operacyjnej Mariana Pękalskiego od momentu wejścia w podziemie do dnia, że tak powiem, rozwiązania służby bezpieczeństwa. Myślę, że nikt z nas nie bilansował w ten sposób działalności Pękalskiego. I to będzie dość trudne. Nie można wykluczyć, że o wielu przypadkach nie wiemy jeszcze. Nie można wykluczyć, że o wielu przypadkach w ogóle nie wiemy i się nie dowiemy. Ale tak jakby odpowiadając na ten pański zarzut, że Pękalski nie wydał swoich współpracowników, no to taki mają zwyczaj, to tam jest tak, oni, niech pan zauważy, że oni w zasadzie o tych swoich działaniach niechętnie mówią. Tak? Nie, to jest jakby jasne, znaje, co tak, nie zmienia tego prawa do oceny takiej postawy, prawda? Jeśli chodzi o ocenę postawy, no to cóż, to chyba wydaje się, że to, co się dzieje w ogóle, to mu pomaga w takiej postawie. No nie dalej jak to w tym roku czy w zeszłym roku, kiedy już wszyscy wiemy, kto to jest Pękalski, czym, znaczy jak rytm i co tego. Pękalski jest na gali organizowanej przez Kasprzyka, ministra, tak, przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i tam błyszczy, no na Boga, to jeżeli takie instytucje, jakby, które powinny samego jakby swojej działalności rozpoznawać takie typki i znaczy, rozumiem, oni się tam, biuro prasowe nie czyta twoich artykułów. I oni się tam, i oni pozwalają, żeby tego typu osoby się pojawiały, a tam błyszczą. Tak? To była promocja książki W domu Polonii na krakowskim przedmieściu. Ja tam przypadkowo się znalazłem, bo poszedłem w innej sprawie i zobaczyłem, że jest promocja. I właśnie zobaczyłem Mariana Kotarskiego. To był czwarty tom jakichś relacji polsko-węgierskich, ale zaraz sobie zajrzałem na drugą, trzecią stronę, gdzie jest tak zwana lista płac i różnych promotorów. No to tam można znaleźć mnóstwo instytucji państwowych, innych ważnych osobistości i tak dalej. Rok temu. Jakby się nic nie zmieniło. Wydawać by się mogło, że nasze państwo nie może istnieć bez przedstawicieli, jak to jedna z moich znajomych mówi, arystokracji i szlachty stalinowsko-ubeckiej. Nie pasuje mi tutaj to połączenie arystokracja i szlachta. To nie.
i stalinizm i ubectwo. No to tu apel, ale to była impreza organizowana przez Urząd do Spraw Kombatantów, tak? To... Znaczy Urząd do Spraw Kombatantów był jednym z sponsorów? W każdym bądź razie był wyraźnie widoczny na... Jedną z instytucji, które to wydawnictwo dofinansowało. Zresztą w 3 osoby poszliśmy sobie do Kasprzyka później na rozmowę na ten temat. To miejmy nadzieję, że minister już takich błędów... Obiecał, że się bardziej będzie przyglądał, jeśli chodzi o dotacje na rytm. Tak, tak. A to ciekawe, bo to pod tym względem powinna być jakaś lista, że tak powiem, do rekomendacji, prawda, a nie kwestia przyglądania się. Dobrze, panowie, jak możemy, jakbyście spuentowali w takim razie to spotkanie, tę działalność Pękalskiego, udział w założycielski Służby Bezpieczeństwa w jednym z najważniejszych z punktu widzenia kulturotwórczych, tak jest, wydawnictw, jakim jest rytm na współczesnym rynku wydawniczym. Książka to propaganda. Kto kieruje propagandą, ten osiąga jakieś cele. Jakie cele? No, myślę, że możemy jakieś wnioski na podstawie chociażby tego, co tutaj zostało powiedziane, wyciągnąć. Może te cele są na przyszłość planowane, bo jeżeli byśmy brali pod uwagę to, co rytm wydawał, no to rzeczywiście były to pozycje, które wartościowe, tak? No z wyjątkiem Dróg Nadziei, bo to powiedzmy nie do końca wartościowe. Więc tutaj może być tworzenie też pewnej grupy jakby odbiorców, gdzie można później wcisnąć inne przekazy. No ja mam takie kilka postulatów właściwie. Na zasadzie też pewnej ekspiacji, bo no, winą, nie winą Instytutu Pamięci Narodowej jest to, że no, przez ileś tam lat współpracowało, ale w porządku się zachowali, bo po twoim artykule zerwano współpracę. Ale wydaje mi się, że taką odpowiedzią i zadośćuczynieniem dla opinii publicznej i dla swojego sumienia instytucjonalnego powinna być wydana monografia Mariana Pękalskiego. Znaczy dobra, w oparciu o dobre źródła, rzeczywiście obszerna monografia, która, że tak powiem, odpowie też na jakieś pytania dotąd jeszcze nieodnalezione i przedstawi to w dobrej, zwartym wydawnictwie dla potomnych. To jest jedna rzecz. Ale ja bym wolał, żeby ta monografia była w formie aktu oskarżenia. Biografia. To jest drugi postulat, że państwo polskie w osobie jakby no, odpowiednich instytucji przeznaczonych do ścigania karnego, na dzisiejszy dzień jest to pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej, rzeczywiście kompleksowo podszedł do tego problemu. Tak? Znaczy nie wyrywkowo na łapu, capu, żeby odepchnąć od siebie, jak to ma na dzisiejszy dzień w sprawie bezprawnego przetrzymywania i udziału w tym Mariana Pękalskiego, Michała Mireckiego, ale żeby właśnie pod kątem prawnokarnym i zbrodni komunistycznej obejrzeć jego działalność w strukturach jako agenta Służby Bezpieczeństwa Grup Oporu Solidarni MRKS i zobaczyć, jak w ten sposób można dociec sprawiedliwości za te, że tak powiem, straty osobowe, które panowie popełniliście. Tak? Bardzo słuszny postulat, żeby napisać jego biografię. Oczywiście, że tak. Tak. Było kilka takich podejść, żeby coś z tą sprawą zrobić, bo jednak jeśli chodzi o wielu działaczy grup oporu, to oni cały czas odczuwają niedosyt i pewne poczucie takiej niesprawiedliwości. Były jakieś nadzieje może z tym postępowaniem prokuratorskim, ale też nic z tego nie wyszło. Ja pamiętam takie spotkanie co najmniej rok temu albo dłużej, kiedy w kilka osób się spotkaliśmy i to była narada, co dalej można zrobić z Kotarskim. I były różne próby, które mi się wydawały mało realistyczne i wtedy ja zaproponowałem właśnie, żeby powstała rzetelna biografia Kotarskiego, tak? Taką biografię, gdzie część nakładu by się przeznaczyło do tego, żeby do redakcji różnych pism, do części wydawców, do części szefów różnych instytucji,
po to, żeby później nikt z nich nie mógł powiedzieć, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, żeby ta wiedza była udokumentowana i upowszechniona, jeżeli chodzi o cenę jednej osoby. I w zasadzie była pełna zgoda co do tego, poza jednym, że do tej pory nie udało się znaleźć historyka, który by się podjął napisania tego. No to wypada na ciebie. No on się nie podejmuje. No. Nie, ale to jest adres oczywiście do instytucji, które się tym zajmują, tak? I to... Trzeba by było się na ładnych parę miesięcy, jak nie na co najmniej rok, wyłączyć i temu poświęcić. Ja ze względów zawodowych obecnych po prostu nie mam takiego luksusu. Nie, no dlatego sformułowałem ten postulat pod adresem instytutu jako instytucji, tak? Która ma cały zasób, że tak powiem, kadrowo-ludzki do tego, żeby móc zająć się tym problemem po prostu z wewnętrza, jakiś określony departament czy zespół. Natomiast widać, że jest potrzeba, nie tylko ze względu na to, że firmy państwowe czy instytucje wydają pieniądze, tak, i finansują, jak rozumiem, rytm jeszcze w Anno Domini 2019 tym roku, ale z mojego punktu widzenia zainteresowań się służbami specjalnymi państwa totalitarnego, czy też PRL-owskiego i służb bloku wschodniego jest wyjaśnienie ewentualnych linków do Moskwy. I teraz pytanie, czy te linki są przerwane, czy te linki może w jakiś sposób są zawieszone. Nie wiem, może coś się z tym dzieje. Znaczy uważam, że tak jak panowie z historii wiecie, tak, że w kwietniu 92 roku zarząd kontrwywiadu, w którym prawdopodobnie pracowało część już tych ancymonów od Kotarskiego Urzędu Ochrony Państwa, zdobył informację, że Rosjanie mają dokumenty oryginalne świadczące o współpracy z SB Lecha, prezydenta RP Lecha Wałęsy. I państwo polskie nigdy nie odpowiedziało na pytanie, co z tą wiedzą Rosjanie zrobili, czy ją użyli. Jeżeli tak, to w jaki sposób? A może nie użyli, ale jak zdobyli? Nigdy państwo polskie na to pytanie nie oddało. Znaczy nie dał odpowiedzi. Moim zdaniem w ramach oczywiście poszukiwań historycznych, dziennikarskich, takich instytucjonalnych przez IPN, czy może inne instytucje, które by zajęły się, napisały monografię działalności agenta Kotarskiego, no jest próba odpowiedzi na te pytania właśnie. Czy takie linki były i czy są? Obawiam się, że są, chociażby po tym, co się dzieje u nas w kraju, że to działa nadal. Że to nadal działa, że te linki są. A ponieważ są aktywne, to pewnie do nich nie dotrzemy. A że są chronione różne przypadki, to już zdążyliśmy się o tym przekonać. Że ludzie, którzy powinni odpowiadać przed sądem, spokojnie sobie funkcjonują, ba, żeby to spokojnie, nawet dobrze funkcjonują sobie w tym nowej naszej rzeczywistości, a trochę gorzej to jest z tymi, którzy pozostali. Ja na koniec chciałem się podzielić jedną refleksją. Tutaj będę abstrahował od przypadku Mariana Kotarskiego, Pękalskiego, czy od pewnych ocen, bo one dla mnie są od dawna oczywiste. Natomiast chciałem pociągnąć jeden wątek, który sam zacząłeś, mówiąc o tym, że nie było partnerstwa między polskimi a sowieckimi służbami, że to była podległość, nawet oczekiwaj, że będę oponował. Nie, nie będę oponował, bo tak przyjrzyjmy się. Jeśli chodzi o naszych dzielnych PRL-owskich oficerów wywiadu, którzy Amerykanom czy innym wykradali jakieś technologie, to przecież nie dla nas robiło, bo nam te technologie bardzo zaawansowane, wojskowe, nie były do niczego potrzebne. Materiały wywiadowcze z ich pracy były potrzebne przede wszystkim Moskwie. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Oczywiście służby sowieckie chciały dokładnie wiedzieć, co się w Polsce dzieje i też mieć penetrację polskiego podziemia, ale jest jeden ciekawy aspekt, który był wątkiem dla kontrwywiadu PRL-owskiego. Mianowicie prezydent Ronald Reagan, wprowadzając sankcje, między innymi ustalił listę różnego rodzaju urządzeń wysoce zaawansowanych technologicznie, których
pod rygorem sankcji nie mogą kupować Sowieci. To miał taki skrót COCOM, lista COCOM, tak? Natomiast w ramach pomocy Amerykanów dla naszego podziemia do nas docierało sporo sprzętu, który był objęty tą listą. To były najnowszej generacji komputery, to był sprzęt łączności i tak dalej. Więc dla kontrwywiadu to było świetne źródło pozyskiwania tych technologii. I znowu, po co dla nas? Jeżeli pozyskiwali, a próbowali, to przecież dla Sowietów. I to było, jeżeli by to się udało, to by było dużo prostsze, mniej kosztowne, bez narażania agentury zagranicznej, źródło pozyskiwania, tak? Nie wiem i to wymaga bardzo szczegółowych badań. Czy część z tego zaawansowanego technologicznie sprzętu trafiającego do podziemia przechwytywały później służby? To jest ciekawe zagadnienie. Ponieważ już czas nagli, już mamy za 10:20, ponad 2 godziny trwa nasze spotkanie, to pozwolę sobie już je zakończyć, podziękować panu Włodzimierzowi Włodkowi Domagalskiemu, Waldemarowi Różyckiemu i Piotrowi Rutkowskiemu, Rzewuskiemu, przepraszam, jestem zmęczony, i państwu za uwagę. Spotykamy się na następnej dyskusji z cyklu Tajemnice Bezpieki po 20 stycznia przyszłego roku. Wszystkiego najlepszego życzymy świątecznie, bożonarodzeniowe, z Panem Bogiem, i niech Dzieciątko Jezus wam błogosławi. Dziękujemy jeszcze raz.